Dobry wieczór Państwu, nazywam się Adam Podlewski, mam zaszczyt prowadzić tutaj w przystanku Historia na Marszałkowskiej cykl spotkań Uczy i Bawi, podczas których rozmawiamy na temat historii i kultury, także tej kultury popularnej, a dzisiaj spotkał nas niezwykły zaszczyt, ponieważ nasze skromne progi odwiedził Andrzej Pilipiuk, pisarz, który tworzy z wielkiej miłości do historii różnie rozumianej, i takiej bardzo osobiście odczuwanej, lokalnej, ale także tej historii przez wielkie H, kiedy w swoich opowieściach prawie zawsze z dużą domieszką fantastyki i jeszcze większą domieszką humoru, ale często zabierając nas w momenty ważne dla historii Polski i nie tylko. Wydaje mi się, że prozy Andrzeja przybliżać tu obecnym nie trzeba. Wszyscy chyba kojarzą postać Jakuba Wędrowicza, który jest symbolem, no cóż, można powiedzieć, ambasadorem wsi polskiej w naszej współczesnej popkulturze, ale dzisiaj zaprosiliśmy naszego gościa po to, aby porozmawiać z nim o tym, kim właściwie się czuje, czy pisząc powieść, ile zostaje w nim badacza historii, archeologa, którym jest z wykształcenia, oraz na ile jego osobiste doświadczenia, chociażby dzieciństwo na warszawskiej Pradze, kształtują jego twórczość. Serdecznie powitajmy naszego gościa, Andrzej Pilipiuk. No, witam serdecznie. Na samym początku, jakby wydaje mi się, że samym pretekstem do naszego dzisiejszego spotkania są trzy książki, które Andrzej napisał już kilka ładnych lat temu. Seria o wampirach żyjących w Warszawie lat 80. i 90., acz oczywiście odnosząca się do historii starszej, ale wydaje mi się, że to dobry moment, żeby rozpocząć to nasze spotkanie, zadać sobie pytanie, czy właściwie wypada pisać z humorem o okresie PRL-u, o okresie komuny, może już tej schyłkowej, ale w okresie, w którym cały czas patrioci polscy siedzieli w więzieniach, nieznani sprawcy, bili opozycjonistów. Czy to tak wypada robić sobie żarty z, no cóż, chlącego się Kołpatkowi, ale nadal potrafiącemu zadrapać reżimowi? Znaczy, ja to widziałem w ten sposób. Przede wszystkim ja jestem rocznik 74, gdy to wszystko się zawaliło, miałem lat 15, więc powiem, wchodziłem w tą młodość jeszcze wiele rzeczy obserwując na własne oczy, z wielu rzeczy wyciągając własne wnioski. Ja pamiętam doskonale, prawda, jakie to było wrażenie wejść do sklepu Peweksu i nagle znaleźć się w innym świecie, czy wejść na bazar Różyckiego i nagle znaleźć się w enklawie jakiegoś rozwydrzonego, kolorowego kapitalizmu, a potem wyjść stamtąd i znowu być na zupełnie szarej ulicy. Także ja to wszystko dobrze pamiętam i pisząc ten cykl o wampirach, ja go usadziłem na warszawskiej Pradze, na Szmulkach, tam gdzie mieszkałem przez szereg lat, najpierw przy Łochowskiej, potem przy Namysłowskiej. I teraz pytanie tak, jak pokazać tamten okres? Oczywiście można go pokazać na poważnie, można osadzić pewne poważne fabuły. Z drugiej strony wydaje mi się, że równie ważna jest taka druga jakby droga. Wyszydzić, pokazać te wszystkie absurdy, wyśmiać. Pokazać, jaki to był ustrój nie tylko groźny, ale jednocześnie idiotyczny. W jaki sposób ten ustrój tworzył jakieś takie pętle logiczne nie do przejścia. Jak to wszystko, powiedzmy sobie, wpływało na takie życie codzienne zwykłych ludzi. Znaczy u mnie akurat, powiem tak, wymyśliłem sobie, że bohaterami będą wampiry. Wymyśliłem to trochę z przekory, bo wtedy akurat na Oktopie był Zmierzch, tak się zastanawiałem nad wampirami. No co o nich wiemy? No bogate, arystokracja, silne. Ja chciałem sobie z tych wampirów zrobić maksymalne jaja. Trzeba się zastanawiać, jakich wampirów nikt nigdy nie pokazał. No, nikt nigdy nie pokazał wampirów pracujących w fabryce. Więc już osadzenie wampirów w fabryce będzie mocnym wbiciem szpilki wszystkim fanom Zmierzchu. A potem mnie tak tknęło. No w sumie takich fabryk to już nie mamy dużo. A gdyby osadzić fabułę w okresie właśnie tego schyłkowego socjalizmu, w tych ostatniej dekadzie PRL-u,
kiedy jeszcze były fabryki, kiedy generalnie ludziom żyło się marnie, kiedy był ten powszechny kryzys, i wkopać jednocześnie i wampirom, i komunistom. Zrobić sobie jaja z jednych i z drugich, najlepiej to skrzyżować, żeby, prawda, absurdy tego ustroju, które pamiętałem z dzieciństwa, twórczo zderzyć z fantastyką, z poniekąd horrorem. No i tak mi się narodziła idea. Napiszę historię o wampirach, które pracują w fabryce i żyją w Polsce u schyłków rządów Jaruzelskiego. No więc miałem ten pomysł, zacząłem sobie notować fabuły i momentalnie zanotowałem całą kartkę potencjalnych fabuł na opowiadanie. A potem siadłem i to napisałem. Napisałem tak, żeby, mówię, wbić boleśnie szpilkę z jednej strony miłośnikom Zmierzchu, z drugiej strony wszystkim ludziom, którzy darzą ten PRL jakimś takim niezrozumiałym sentymentem, często nawet młodym ludziom, którzy nie pamiętają tamtego okresu. Niektórzy, nie wiem, sprawiają wrażenie, jakby o tamtych czasach słyszeli od dziadków milicjantów. Więc przede wszystkim sprzeciw wobec różnych totalitaryzmów przez obśmianie, wyszydzenie, pokazanie absurdu. A tak z ciekawości, czy słyszałeś może recenzje swoich sąsiadów dawnych, to znaczy po prostu ludzi, którzy mieszkali bądź mieszkają nadal na Pradze, to znaczy jak zareagowali na ujęcie nie tylko tego cyklu wampirzego, ale też opowiadanie o Robercie Stormie, które też się przewijają tam przez Pragę. Miałeś takie, tego typu takie spersonalizowane recenzje? W zasadzie nie. Nie zdarzyło mi się. To znaczy, powiem, jedna czy dwie historie faktycznie były takie, że spotkałem kogoś, kogo znałem, i on mi tam wspominał, że czytał. Ale jakoś nie odnosi się do tego bardzo jakoś osobiście, więc... A czy czujesz się takim budowniczym współczesnej legendy Pragi, tej Pragi właśnie nie menelskiej, ale zadziornej, nie właśnie brudnej, ale przede wszystkim takiej niepokornej, łobuzerskiej? Powiem to tak, ja z tymi łobuzami za dużo miałem do czynienia na własnej skórze, żeby im dorabiać teraz legendę. No, większość to należałoby splnąć i zapomnieć. Powiem tak, pewien taki duch przekory, niepokorności oczywiście w mojej prozie jest cały czas obecny, bo lubię takie klimaty. Natomiast to by trzeba było troszeczkę rozgraniczyć, bo w opowiadaniach o wampirach żyjących na warszawskiej Pradze faktycznie jest taki odruch pewnego buntu, bo one sobie w tej, prawda, fabryce pracują, ale jednak ubecja im uprzykrza życie i ogólny stan kraju też rzutuje, prawda. Wampiry wysysają krew ludzi, a jak ludzie się żywią kaszanką i pasztetową, to ta krew jest gorsza kalorycznie, więc powiedzmy, wampiry, które przeżywają problemy nieznane żadnym innym wampirom na świecie, no. Miałem tam takiego Nestora wampirzego rodu hrabiego, więc wpadłem na pomysł, że zafundują mu na urodziny taki czarny, jedwabny płaszcz, jak noszą wampiry na zagranicznych filmach. No tak, trzeba zdobyć jedwab. Koło mojej mamy przy Szamanowskiego był peweks z tkaninami, jak go pamiętam z dzieciństwa. Więc jeśli się ma dolary, to można kupić jedwab. Krawcowa uszyje płaszcz. No i wampiry muszą najpierw zakombinować, jak zdobyć twardą walutę. Więc wpadają na pomysł, że się zasadzą na cudzoziemca, wyssą krew, zabiorą portfel, robią polowanie koło hotelu Marriott, no i dopadają cudzoziemca, który gada po niemiecku, wyssają krew, zabierają portfel. Okazuje się, że Niemiec był z NRD, no i marki z Karolem Marksem. No niestety w peweksie tej waluty nie honorowano. Więc rozmaite takie perypetie, w końcu hrabia dostaje swój piękny czarny płaszcz z jedwabiu. Tyle, że poszedł zapolować, płaszcz mu się utytłał w błocie, wsadził go do pralki, nasypał polskiego proszku, no i prawda, było po jedwabiu. Także to tak powiem, absurdy, których no, żaden wampir na świecie nie zrozumie, żaden miłośnik wampirów na świecie tego nie zrozumie.
ludzie urodzeni po upadku komuny też już będą mieli problem ze zrozumieniem. To jest tak puszczenie oka trochę dla ludzi w moim wieku, trochę puszczenie oka dla ludzi, którzy się historią interesują, też przez pryzmat życia codziennego bardziej. No właśnie, to co mówisz przywołuje takie moje doświadczenie, które miałem już wiele lat temu, ale kiedy w grupie znajomych, przyjaciół, wszyscy się wychowaliśmy, no już w tych absolutnie ostatnich latach PRL-u, jak przez mgłę pamiętaliśmy upadek komuny, no ale pamiętaliśmy tę szarzyznę lat 90. i przez zapożyczone doświadczenie na przykład starszego rodzeństwa jeszcze rozumieliśmy te klimaty, ale wraz z naszą przyjaciółką, która była Polką, ale wychowała się na Malcie, czyli nie miała absolutnie żadnych doświadczeń właśnie ani z lat 80., ani z lat 90., oglądaliśmy razem Misia. I kiedy my po prostu umieraliśmy ze śmiechu, oglądając te same sceny po raz kolejny, ona siedziała tak jak kołek, po prostu nie wiedząc, co nas tak porusza. I teraz sobie wyobraziłem taką sytuację. Co by było, gdyby twoje książki, chociażby te o wampirach, przetłumaczyć na język angielski i puścić na rynek anglojęzyczny. Czy to w ogóle taki miłośnik zachodni, no przynajmniej do niedawna całkiem popularnego i całkiem dobrze ugruntowanego gatunku urban fantasy w ogóle by potrafił nomen omen rozgryźć twoje opowieści? Znaczy, ja to widzę tak. Ja się staram pisać wszystkie moje książki w ten sposób warstwowy. Tak, żeby ktoś, kto nie zna epoki, nie zna realiów, nie zna smaczków, łyknął to tak na poziomie czysto rozrywkowym, czysto przygodowym. Żeby ktoś, kto się historią interesuje, kto pewne rzeczy wyłapie, żeby znalazł tam to, prawda, mrugnięcie oka od autora i stwierdził, pamiętam. I żeby jednocześnie tam było, powiedzmy, jakiś drobiażdżek dla tych 3% ludzi, którzy żyją historią na co dzień i ktoś się za, a Sukinsyn, czytał te same książki, co ja. Także tak się staram to właśnie robić warstwowo. I tutaj wydaje mi się, że ci anglosasi by tą warstwę przygodową jakoś tam łyknęli. Niestety cała reszta byłaby dla nich zupełnie niedostępna. Ale powiem to tak, no, sięgając do moich czasów licealnych, przerabialiśmy Świętoszka Moliera. Ja sobie wziąłem takie wydanie z Biblioteki Narodowej. My to sobie czytamy, my to oglądamy jako wystawione. Nas to nadal bawi, bo to jest zabawne. Natomiast w tym wydaniu miałem przypisy, gdzie autor robi jakie aluzje polityczne do ówczesnej sytuacji w jego kraju. Ja tak stwierdziłem, że też z tego zostało nam może 1/3, może 1/4, że ci ludzie, którzy to oglądali, znając te wszystkie, prawda, wbicia szpileczek, oni mieli z tego 3 razy większy ubaw niż my. To jest niestety taki, troszeczkę upływa czas, pewne rzeczy się gubi. Chopin jest dla nas kompozytorem. W jego czasach był genialnym improwizatorem i genialnym wykonawcą. Czyli znamy 1/3 Chopina. I tak niestety jest też z literaturą. Jeśli by moją prozę przełożyć na te zachodnie języki, no to zrozumieją 1/3. Jeśli ją przełożyć na wschodnie języki, to powiedzmy zrozumieją 2/3. Jeśli będzie ją czytało młode pokolenie, no to znowu mamy jakąś tam utratę części tego potencjału. Także przypuszczam, że no jeszcze 20 lat i spora część moich książek nie będzie już ludzi tak rajcowała. Po prostu przyjdą nowi ludzie, młodsi, bez tych doświadczeń. Tak umiera literatura. No właściwie miałem zamiar zapytać o te tłumaczenia właśnie tutaj, na raczej skierowane na wschód. Czy nie sądzę, żeby po takiej zrozumiałej, wnikliwej lekturze właśnie opowiadania o Wędrowiczu, zwłaszcza o młodości jego przyjaciół, ktokolwiek w Rosji chciałby przekładać tę literaturę na język rosyjski, ale może gdzieś tam na czeski tutaj, bułgarski, okay. Czy ty byś to widział? Znaczy, powiem to w ten sposób. Opowiadania o Wędrowiczu ukazują się po czesku od lat. Wydali pierwsze 9 tomów. I ten czeski fandom, można powiedzieć, je łyknął. Przyjeżdżają na nasze Dni Wędrowicza w lipcu do Wojsławic. Tak co 2-3 lata przyjeżdża delegacja z Czech, 4 osoby, czasem 5 osób.
ich to rajcuje, oni podejmą tą wyprawę na około 800 kilometrów, żeby zobaczyć tą straszną wiochę i wziąć udział w naszych zabawach. Było tłumaczenie na język ukraiński pierwszego tomu. No niestety naszych braci Ukraińców troszeczkę to nie porwało, widać. Nie zrobiła ta książka furory, trochę się sprzedało, trochę tam było odzewu na listach dyskusyjnych. Niektóre wpisy sugerowały, że autorzy znali już Wędrowicza po polsku, a teraz raczej w swoim języku to chapnęli. Kilka opowiadań było przetłumaczonych na rosyjski. Ukazały się w takich antologiach rosyjskiego, słowiańskiego fantazy. Lata temu, jeszcze przed Smoleńskiem, jeszcze przed obecną wojną. I tam powiem, to zostało jakoś tam przyjęte bez szczególnego entuzjazmu, ale były głosy, że się w Rosji podobało. Także w jakim stopniu oni, znaczy nie było to wiele opowiadań, więc tutaj jakby, no niemniej jednak wydaje mi się, że ten kierunek wschodni jest ciekawy. No oczywiście w chwili obecnej ze zrozumiałych względów nie zamierzam niczego publikować w Rosji, natomiast jak się sytuacja trochę uspokoi, to myślę, że trzeba jeszcze raz spróbować z Ukrainą. Nawet w tej naszej krótkiej, w sumie jeszcze wymianie zdań, kiedy mówiliśmy o tej Pradze lat 80. i spojrzeniu na PRL na wesoło, jakoś no, nie możemy zupełnie odejść od tej historii ciężkiej, tej historii bardzo poważnej i którą no, odczuwamy w taki sposób bardzo dogłębny. Wspomniałeś, że mieszkałeś przez pewien czas na Namysłowskiej. Czy w ogóle fama tego miejsca, czy też infamia do ciebie jako no, w sumie małego dziecka docierała? Czy byłeś świadomy tego, co kiedyś tam było? Czy znałeś po prostu historię Toledo? Może jakaś pamięć lokalna przetrwała właśnie w okolicy? Znaczy ja powiem to tak. Ja się tam sprowadziłem w roku 85 jako 11-latek. W zasadzie do połowy lat 90. nie miałem świadomości. Znaczy wiedziałem, że w tym miejscu było więzienie. Utrwaliła się pamięć tego miejsca jako więzienia kobiecego. Te czasy tuż powojenne. Powiem to w ten sposób jeszcze. Z takimi łebkami jak ja nikt tego typu tematów nie poruszał, nawet jeśli coś wiedział. Więc jakby cała ta fama przechodziła tak bokiem. Dopiero tam na początku lat 90. postawiono pierwszy krzyż i zaczęła się ta informacja jakoś przebijać, że tam było więzienie, że tam rozstrzeliwywali, że tam być może na tych wałach kolejowych zakopywano ciała. To się powoli jakoś tak przebijało. Ja wcześniej się trochę dowiedziałem o tym posterunku NKWD na końcu ulicy 11 listopada w dawnej Rogatce, niż o tym, co działo się w miejscu, gdzie mieszkałem. A powiem też, no, ja miałem na przykład świadomość, że kiedyś tam były carskie koszary, cały ten teren zajmowały kozackie jednostki wojskowe. I ta świadomość, że mieszkam w miejscu, gdzie kiedyś, prawda, stacjonowali carscy żołnierze, była jakby silniejsza niż ta świadomość, że tu było więzienie i mordowali naszych. Także tak to wyglądało. To był, myślę, że też troszeczkę jeszcze w tych latach 80., na początku lat 90., to był trochę strach przed poruszaniem tego tematu. Że jednak ludzie pamiętali, że ta Ubecja, prawda, ma długie ręce i że może niedobrze o tym gadać. Zwłaszcza niedobrze o tym gadać z dzieciakami, z młodymi ludźmi. Także wydaje mi się, że od tej strony jakby cała ta historia była zakryta. Do tego tematu jeszcze pewnie wrócimy, ale teraz zmierzajmy już ku historii jako nauce i jako pasji i twojej twórczości. Co właściwie skłoniło cię, żeby pisać? Czy to była jakaś właśnie pasja związana z badaniem przeszłości, czy raczej te wątki po prostu fantastyczne były u ciebie pierwotne wobec chęci umieszczania akcji twoich opowieści w przeszłości? Znaczy u mnie to był w ogóle problem złożony, bo ja sobie wymyśliłem, że zostanę pisarzem, jak miałem 11 lat.
Czyli wtedy, kiedy się przeprowadziłeś wtedy, kiedy się przeprowadziłem na Namysłowską. Ja zawsze lubiłam opowiadać różne historie kumplom ze starej szkoły. Ponieważ tam czasem jeździłem z nimi pogadać, to sobie zacząłem notować różne pomysły. I tak, w zasadzie pomysł, żeby zostać pisarzem, miał dwa takie praźródła. Po pierwsze, sądziłem, że pisarze cholernie dobrze zarabiają. Ja sobie oglądałem książki Nienackiego, oglądałem książki Szklarskiego, tam były stopki redakcyjne, nakład 180 tysięcy egzemplarzy, 200 tysięcy egzemplarzy, 240 egzemplarzy. Potem patrzyłem, cena okładkowa 24 zł, mnożyłem jedno przez drugie. Ja nie wiedziałem, że są koszta druku, tego typu rzeczy. A ja widziałem po prostu kwoty, których chciałem się w życiu dorwać. Więc w pierwszej kolejności zostałem pisarzem z prozaicznej żądzy kasy. W drugiej kolejności to były czasy, kiedy, prawda, o paszport było generalnie bardzo trudno, a ja gdzieś usłyszałem, że pisarze jeżdżą za granicę na kongresy intelektualistów. I stwierdziłem, jak zostanę pisarzem, to będę miał paszport i będę jeździł za granicę na kongresy intelektualistów, a przy okazji sobie pozwiedzam. I to były te dwie takie idiotyczne, wiem, to brzmi debilnie, no. To są te brudne korzenie pięknych, późniejszych kwiatów, no. Chęć kasy i chęć posiadania paszportu. Chęć zobaczenia kawałka świata. Głupio to, wiem, głupio to brzmi, no ale to taka jest prawda. Natomiast jak zacząłem pisać? Zacząłem pisać przede wszystkim, najbardziej lubiłem literaturę fantastyczno-naukową. Ja ją czytałem od dziecka. Jak wyrosłem już z książek takich stricte dla dzieci, oczywiście ja bardzo lubiłem Pana Samochodzika, więc jakby troszkę tak mnie to formatowało w tym kierunku, ale nie było podobnych książek przeznaczonych dla starszego czytelnika. Literatura współczesna jakoś mi nigdy nie weszła, ale obyczajowa. Kryminały ledwo, ledwo. Czytałem Joe'a Alexa, czytałem kilka Chmielskich, ale to nie było to. Natomiast fantastyka naukowa mnie pochłonęła bez reszty. Ja czytałem fantastykę naukową nałogowo. Siłą rzeczy, gdy w latach 90. sięgnąłem po pióro, żeby coś napisać, stwierdziłem, że będę pisał fantastykę naukową. Gdy zacząłem w 96 roku współpracować z miesięcznikiem Phoenix, oni mieli taki dział z recenzjami. I te recenzje były oznaczone, tam była tam rakieta, to były, prawda, twarde science fiction, bo coś tam innego na oznaczenie fantasy, ale była też ikonka, już nie pamiętam w tym momencie jaka, która była oznaczona fantastyka bliskiego zasięgu. Oni tak charakteryzowali opowiadania, które są z grubsza realistyczne, ale wzbogacone o element fantastyczny. To było tak, że ja początkowo pisałem opowiadanie o Jakubie Wędrowyczu, historię dziadka ze wsi, który, prawda, pije bimber, pędzi bimber, kłusuje, dokucza milicji, ale też zajmuje się, prawda, tępieniem różnej paranormalnej gadziny. I to się ludziom bardzo podobało. I to były jakby takie pierwsza próba, nie powiem sięgnięcia do historii jakoś bardzo, bo ja pewne realia PRL-owskie w pierwszych opowiadaniach wykpiwałem. Wiadomo, że było śmieszne, że się bohater tam, prawda, wadzi z milicją, że on produkuje bimber, władzy się to nie podoba. Dodawało taki element humorystyczny. Natomiast z czasem, kiedy zacząłem pisać inne rzeczy poważniejsze, było tak, że poznałem pisarza Pawła Siedlara, przeczytałem w maszynopisie jego opowiadanie Biurko z Kaukaskiego Orzecha. To jest takie opowiadanie o takim antykwariuszu, który mieszka na krakowskim Kazimierzu, miewa niepokojące sny, śnią mu się Żydzi, potem wyjeżdża do Nowego Jorku, potem wraca na ten Kazimierz, kupuje tytułowe biurko i poznaje jego historię. I to opowiadanie mną tak mocno, mocno telepnęło, stwierdziło, jakie to jest świetne. Ja bym chciał w przyszłości pisać takie właśnie teksty. Druga historia, no, do redakcji Feniksa przynosiłem opowiadania na dyskietkach. To były jeszcze czasy przed pocztą elektroniczną. W zamian mi dawali jakieś puste dyskietki, które się tam w redakcji walały, a raz mi dali niepustą. Mianowicie na dyskietce, którą dostałem, była połowa opowiadania Buran wieje z tamtej strony Jarosława Grzędowicza.
Ja to opowiadanie przeczytałem. Historia jest zasadniczo taka, dzieje się w świecie alternatywnym, gdzie nie było rewolucji październikowej. Gdzie owszem, wybuchła rewolucja komunistyczna w latach 20. i ogarnęła Amerykę Północną. I bohater żyje sobie w takiej spokojnej, dostatniej, zasobnej, demokratycznej Rosji. Jedzie sobie ratrakiem do chaty na Syberii i nagle pod koła mu włazi łagiernik z naszego świata, który przyszedł po prostu dziurą między światami alternatywnymi. Ja to opowiadanie przeczytałem i to było drugie takie opowiadanie, które mną telepnęło i stwierdziłem, to jest poziom, którego ja chcę doskoczyć. To są teksty, które ja chciałbym pisać. No i zacząłem, to mnie troszeczkę sformatowało, zresztą w podobnym momencie odkryłem prozę Aleksandra Grina, takiego mocno zapomnianego rosyjskiego pisarza polskiego pochodzenia, czy też właściwie Polaka piszącego po rosyjsku, który mi nadał jakby ten trzeci szlif. Ja zobaczyłem w krótkim odstępie czasu, przeczytałem opowiadania, które były dość różne od tego, co ja pisałem, i które mi pokazały jakby kierunek. Ja stwierdziłem, chcę pisać takie teksty. Nie zaniedbać tych wesołych, zwłaszcza, że z tego były jakieś tam pieniądze, ale wejść ten krok wyżej. Zacząłem pisać, wymyśliłem sobie, też było tak, że pojechałem z ojcem do Norwegii w 1999 roku, zwiedziliśmy m.in. Muzeum Trondu w Bergen. Ja stwierdziłem, chcę o tym napisać opowiadanie na poważnie. Wróciłem do Polski, poszedłem do Biblioteki Narodowej, poczytałem trochę książek o historii medycyny, trochę książek o trądzie i napisałem opowiadanie 2586 kroków, które zostało bardzo dobrze przyjęte. Ja stwierdziłem, tak, pójdziemy w tą stronę, powstała postać doktora Skórzewskiego. On się w tym momencie doczekał, nie wiem, 30 ponad tekstów. Pokazuje przez pryzmat lekarza żyjącego na przełomie XIX i XX wieku różne ciekawostki i zakręty z historii medycyny. Przybliżam niektóre rzeczy, no, takie jak tak zwany Kikut Krukenberga. Po I wojnie światowej była masa żołnierzy, którzy stracili dłonie od niewypałów, odmrożeń, od innych wojennych przygód. I był taki niemiecki lekarz, który wymyślił, jak im pomóc. Tu w przedramieniu mamy dwie kości. On wymyślił, żeby rozszczepić, przeszyć mięśnie na krzyż. Powstało coś w rodzaju szczypców kraba. Po odpowiedniej rehabilitacji człowiek takim rozszczepionym przedramieniem mógł na przykład złapać szklankę, złapać długopis i się podpisać. Dla nas dzisiaj to mamy, wiadomo, bioniczne protezy i tak dalej, ale w tamtych czasach to był realna pomoc inwalidom. Powiem, wyglądało to koszmarnie. Można sobie zobaczyć zdjęcia w internecie, a stwierdziłem, wykorzystam, pokażę ludziom. Pokażę przez pryzmat opowiadania fantastyczno-naukowego, czy tam zatrącającego trochę o horror. Pokażę ciekawostkę z historii medycyny. I takich ciekawostek ogólnie pokazałem kilkanaście. Pokazałem, prawda, dawne metody leczenia, żebyśmy troszkę też docenili dzisiejszą medycynę. A potem wpadłem na pomysł, prawda, takiego antykwariusza, niedoszłego archeologa Roberta Storma, który z kolei jest takim mocno osadzonym w Warszawie poszukiwaczem antyków. I przez jego postać pokazuje różne epizody, różne historie związane głównie z Warszawą. Nie tylko, ale głównie z Warszawą. Może cofnijmy się jeszcze te dwa kroki i opowiedz trochę o swoich studiach archeologicznych i właściwie co cię popchnęło w tym kierunku, aby poszukiwać wiedzy właśnie w tej stronie. Czy już wtedy traktowałeś studia jako pewne przygotowanie do twórczości literackiej, czy to była realizacja zupełnie innych celów i oczekiwań? Znaczy ja powiem tak, ja miałem w życiu, prawda, takie trzy plany życiowe. Po pierwsze zostanę weterynarzem, bo bardzo lubiłem serial Wszystkie stworzenia małe i duże na podstawie książek Jamesa Herriota. Ale mój ojciec pracował w warszawskim zoo jako pielęgniarz zwierząt. Ja się trochę napatrzyłem na to, co przy tych zwierzętach się robi, co trzeba zrobić, prawda, jak te nieudane, prawda, wyniki terapii trzeba zakopać pod płotem i tak stwierdziłem, że chyba jednak ta weterynaria to nie jest dla mnie. Drugi plan życiowy był, żeby zostać pisarzem. Trzeci plan życiowy był, żeby zostać archeologiem.
Siłą rzeczy, no, kończąc liceum, zastanawiałem się nad tym, jakie by tu studia podjąć. W zasadzie miałem dwie opcje. Albo historia, która też mnie bardzo interesowała, albo archeologia. Na historię się nie dostałem. Zostałem studentem archeologii. Kończyłem studia. Okazało się, że niestety absolwenci nie będą mieli prawa pracy w zawodzie. I tak zostałbym na lodzie, gdyby nie to, że no już na studiach publikowałem pierwsze opowiadania, już na studiach udało mi się złapać bardzo fajną fuchę. Pisałem kontynuację przygód pana Samochodzika po śmierci Nienackiego. 19 tomów sygnowanych Tomasz Olszakowski to moje. I nie wypaliło mi z archeologią, zostało mi już tylko pisanie, czyli ten, prawda, trzeci możliwy wariant rozwoju kariery. No więc chodziło się na wagary, trzeba pisać koszmary. No. Nie chciało się nosić teczki, trzeba pisać książeczki. Tak. Nie wyuczyłem się dobrze żadnego innego zawodu, no to trzeba już było pisać. Nie, mówiąc poważnie, to przecież na studiach sobie dorabiałem i kładąc kafelki, malując ludziom mieszkania, więc prawda, jakoś bym wyżył, marnie, bo marnie, ale bym wyżył i bez pisania. Natomiast pisanie mnie jakby najbardziej z tego wszystkiego rajcowało. Skoro już sam przywołałeś to nazwisko, to zamknijmy ten wątek Zbigniewa Nienackiego. No nie da się ukryć, że z jednej strony byłeś jego kontynuatorem, napisałeś kolejne historie w tym uniwersum pana Samochodzika, a z drugiej strony no chociażby jedno z opowiadań w tomie Vampirsem 3 pokazuje, że no twój co najmniej zdystansowany stosunek do tej postaci. Znaczy ja powiem to tak, no wiadomo, jak człowiek był dzieciakiem i czytał pana Samochodziki, to go głównie interesowała przygoda. Tam były pewne takie przemycone elementy ideologiczne, ale to się łykało po prostu jak gęś kulki chleba, nie zwracało na to uwagi. W chwili, kiedy zacząłem pisać tą kontynuację, trochę od moich wydawców się dowiedziałem o tym, jaki Nienacki był prywatnie. Trochę informacji, pojawił się internet, trochę już informacji zaczęło wyciekać w internecie. I zobaczyłem, że no tak, wiecie Państwo, w dzieciństwie człowiek sobie wyobrażał autora jako w pewien sposób tożsamego z bohaterem. Znaczy myśmy w podstawówce dyskutowali, czy Nienacki to wszystko sam przeżył jako pan Samochodzik, czy tylko spotkał pana Samochodzika i spisał jego relacje. Nie? To było pisane w narracji pierwszoosobowej, to nas dodatkowo dezorientowało. Podobnie myśmy wiedli takie dyskusje, no bo leciał wtedy serial Pan Samochodzik i Templariusze z panem Mikulskim i leciał jednocześnie serial o Hansie Klosie też z panem Mikulskim. Miałem kumpli, którzy się upierali, że to jest ta sama postać, że on w czasie wojny był, prawda, wywiadowcą, a po wojnie przyjacielem harcerzy szukającym zabytków, ale to jest ta sama osoba. Tak wiadomo, no gdzie łebki 10, 12, 11 lat tak myślały, nie? Mamy bohatera i tak nam się wydawało, że ten Nienacki to musi być taki super gość, prawda? Jeśli takie rzeczy pisze, a niewykluczone, że sam je przeżył, a przynajmniej ma takiego kumpla, który mu to opowiedział, nie? No potem się okazało, że tak do świetlaności to Nienackiemu było daleko. A jeszcze no, dosłownie, nie wiem, półtora miesiąca temu przeczytałem biografię Nienackiego, to się złapałem za głowę, bo ja sądziłem, że to był taki, prawda, prowincjonalny erotoman. Tu się jeszcze okazało, że w młodości to była potworna kanalia. I to powiem, byłem naprawdę wstrząśnięty, bo sądziłem, że to tylko erotoman. A tu się okazało, że i w latach najgorszych stalinowskich taki dziennikarski cyngielok mokrej roboty. I to powiem, jakbym teraz pisał wampiry, to bym pociągnął pana Samochodzika jeszcze czarniejszą krechą. Wtedy, kiedy ciągnąłem czarną krechą, tylko taki drobny foch odnośnie tego, że no, autor nie okazał się tak świetlany, jak myślałem, i tu mu delikatnie wbije szpileczkę. Teraz to bym wbił gwóźdź i dobił z buta. No, kto wie, może jeszcze się zdarzy. Aczkolwiek ja powiem, patrząc obiektywnie, no trzeba przyznać, że jednak Nienacki pisał genialnie. I z tych książek nadal, przynajmniej początkujący pisarz, się może bardzo dużo nauczyć. Pisał świetnie.
jaki był prywatnie, no niestety kurza twarz gorszy niż te jego książki. Znacznie gorszy. Gorszy niż jego bohaterowie. Mówiliśmy już o twoich inspiracjach literackich, a czy masz jakichś historyków, którzy cię inspirowali, czy warsztat któregoś konkretnego badacza historii, historyka, archeologa, czy kulturoznawcy wpłynął na ciebie szczególnie? Znaczy ja powiem tak, ja bardzo lubiłem czytać książki Wiktora Suworowa. Odnośnie ich, nazwijmy to, wartości merytorycznej, no można dyskutować. Natomiast jeśli miałbym tak wskazać konkretnie taką książkę, która naprawdę zrobiła na mnie ogromne wrażenie, to Czekając na Herhora, egiptologa profesora Andrzeja Niwińskiego. Ja czytałem wcześniej Cerama, prawda, Bogowie groby uczeni, to było bardzo dobre. Natomiast jak parę lat później, czy paręnaście lat później przeczytałem właśnie Czekając na Herhora, to było tak o 3 klasy lepsze. I powiem tak, znakomita książka, którą się czyta, książka naukowa poniekąd, popularna naukowa, którą się czyta jak beletrystyka, w dodatku napisana niewiarygodną, wręcz piękną polszczyzną. I miałem przyjemność chodzić na wykłady profesora, jak studiowałem archeologię, natomiast powiem, że jest to naprawdę taka polszczyzna, którą sam chciałbym pisać. I przy tym bardzo ciekawa treść z nas, masę ciekawostek z historii egiptologii, z historii badań w Dolinie Królów. Powiem, Cera mógłby za nim, prawda, teczkę nosić. Bardzo, bardzo w każdym razie tą pozycję polecam. I to jest taka książka, która mi pokazała, że no w sumie szkoda, że nie zostałem tym archeologiem, bo może ja bym pod koniec życia też coś takiego napisał z moich badań, ale poszło się inną drogą. Nadal nie, znaczy nie zbliżymy się, znowuż nie powrócimy do XX wieku, ale przynajmniej podejdziemy dużo bliżej niż, jeśli chodzi, niż w przypadku starożytnego Egiptu. Ale opowiedz trochę o kolejnej takiej niezwykle dla ciebie ważnej inspiracji, czyli tych doświadczeniach bezpośrednich, o podróżach po Skandynawii i jak to wpłynęło na twój najdłuższy, taki jednolity cykl powieściowy, czyli Oko Jelenia. Znaczy ja powiem to tak, że jeśli chodzi o Hanzę, to było jeszcze troszeczkę inaczej, bo studiowałem, chodziłem na seminarium magisterskie do profesora Jerzego Kruppe, zbieraliśmy się w jego gabinecie. Było tam dość ciasno, ale przytulnie i czasem nawet mi się udało posiedzieć w takim XIX-wiecznym fotelu fryzjerskim z takim wysuwanym fajnym zagłówkiem. I tam u profesora różne książki się walały, a na biurku w kąciku leżała zawsze taka gruba książka o sztuce miast hanzeatyckich. I on sobie przed zajęciami parokrotnie przejrzałem. I tak stwierdziłem, że no tak, o Hanzie w liceum to tam w podręczniku był może jeden akapit. Stwierdziłem, że kurczę, to jest ciekawe, to jest bardzo ciekawe. I zacząłem szukać innych książek, a tamta akurat była, nie pamiętam, chyba po niemiecku. Zacząłem szukać, co jest po polsku, zacząłem to czytać i stwierdziłem, coś nam umknęło. Była potężna organizacja, która kontrolowała 400 miast, teren zamieszkały łącznie przez 1 000 000 ludzi, która wszczynała wojny, gasiła wojny, sponsorowała wojny. Zajmowała się, prawda, handlem, spiskowaniem, szeregiem różnych działań i w zasadzie ja się o niej na historii w ogóle nie uczyłem, ani w podstawce, ani w liceum. Potem tak, gdy pojechałem do Norwegii, chciałem zobaczyć dzielnicę hanzeatycką w Bergen. Powiedziałem, że jest coś takiego, pojechałem, obejrzałem to Gamle Bryggen, dawniej się to nazywało Tyska Bryggen, czyli niemieckie nabrzeże, teren dawnego kantoru hanzeatyckiego. Zwiedziłem Muzeum Hanzeatyckie, zwiedziłem Muzeum Archeologiczne, obejrzałem tam taki dom spotkań wspólnych. Ja stwierdziłem wtedy, że kurczę, trzeba by o tej Hanzie coś napisać.
To jest temat. To jest wielki, niewyobrażalnie ogromny temat, który można byłoby wykorzystać literacko na bardzo różne sposoby. Zacząłem kombinować, czy by z tego nie zrobić jakichś opowiadań. Potem było tak, że napisałem tą kontynuację przygód pana samochodzika i wymyśliłem, że stanę na rzęsach, napiszę jednego samochodzika tak dobrego, jak pisał Nienacki. Przyłożyłem się faktycznie do tego tomu, powstał pan samochodzik i oko jelenia, bohaterem jej szukać pieczęci Związku Hanzatyckiego. Ale moim ówczesnym wydawcom, wydawnictwu Warmia, ten tom nie przypadł do gustu. Powiedzieli ładne, ale zbyt statyczne. Nawet trzeba dodać troszeczkę fabuły, troszeczkę akcji, coś takiego. Dobra, dodałem trochę fabuły, dodałem trochę akcji, powiedzieli ładne, ale zrobiło się za grube. Jakby pan tak 50 stron opisów zabytków przyciął, przyfastrygował trochę. Dobrze, przyfastrygowałem. Przeczytali, stwierdzili, nie pasuje nam. Dobra, no nie pasuje, to nie pasuje. Trochę się zdenerwowałem, no bo wtopiłem w to jednak sporo wysiłku, żeby to napisać. No więc zacząłem... Ja zawsze wyznawałem przy pisaniu zasadę, że nic nie powinno się marnować, prawda? Sierść, rogi, kopyta, jak w nowoczesnej masarni. Więc pisząc kolejne tomy pana samochodzika, zjedziemy, no dobra, tu jest dobra scena, to ją wytniemy, troszeczkę przerobimy, jest gotowe 10 stron, 15 stron, 20 stron. I tak, prawda, zacząłem to nieudane oko jelenia im w kolejnych tomach po kawałeczku wciskać. No i powiem tak, minął rok, dzwonią do mnie, panie Andrzeju, pan nam kiedyś dał takiego samochodzika oko jelenia, myśmy go odrzucili, a to w sumie nie było takie złe. My byśmy to wydali. No tak właściwie to prawie połowę to już wydali, tylko o tym nie wiedzieli. Wiem, jak to brzmi, przepraszam, no miało być szczerze. No szczerze, ale to wspaniały wydawca, ale... że wydaje książki, oni sam nie czyta, co tam w nie, czyta, jest. Nie, oni czytali, oni to zauważali, że te sceny są przerobionymi tamtymi, natomiast no przychodzi jakby do tego, z tym do porządku dziennego. Zwłaszcza, że ja dostarczam zawsze na termin i zawsze ten, no i ja powiedziałem, nie, to faktycznie takie nie nadzwyczajne było. Powiedziałem, że tak, tytuł i pomysł z pieczęcią jest za dobry. Ja to sobie zmagazynuję, ja to kiedyś wykorzystam. I z tego, co zostało, zrobiłem tom Pan Samochodzik, relikwiarz świętego Olafa. Zmieniłem tytułowy artefakt, zachowałem wszystkie te lokacje, w tym wykorzystałem znaczną część tamtego tekstu, tylko przeredagowałem, żeby pasowało do nowych tych. Napisałem nowy początek, nowe zakończenie. Natomiast zostało mi właśnie pomysł na coś z pieczęcią hanzeatycką i tytuł Oko Jelenia, który uważam za bardzo dobry. Prawie tak jak Oko Proroka, książka Łozińskiego, którą bardzo lubiłem w dzieciństwie. Przyznam się troszeczkę do inspiracji tytułem. No i tak minęło parę lat, już miałem ugruntowaną pozycję jako autora i wędrowyczy, i innych zbiorów opowiadań. Stwierdziłem, że dobra, trzeba napisać. Zebrałem, co mogłem na temat Hanzy, na temat ówczesnej Europy. 140 centymetrów bieżących książek. Wiem, bo sam tą półkę robiłem. I tak się przymierzałem do tego, rozpisywałem sobie różne warianty. W końcu powiedziałem, dobra, siadam i piszę. A tu akurat przyszła paczka od wydawcy, przysłał mi świeżo wydaną książkę Pan Lodowego Ogrodu Jarosława Grzędowicza. Więc ja to przeczytałem. Po prostu... Dobrze, że mi zęby nie wypadły, jak zgrzytnąłem, bo zahakował mnie telepatycznie kolega po piórze. Powiem to tak, pomysł był łudząco podobny do mojego pomysłu. Nigdy mu o tym nie opowiadałem, to musiało być telepatycznie wyciągnięte. Przemyślenia bohatera, co gorsza, też. Stwierdziłem, oj, żebym się tak pośpieszył pół roku, to on miałby problem, a nie ja. A teraz mam ja. No i wymyśliłem wtedy, zmieniam koncepcję, wysyłam drużynę. U niego jest samotny bohater przedzierający się przez świat, a ja wyślę ekipę. To będzie wystarczająco odmiennie. Nie jest wystarczająco odmiennie, bo te podobieństwa ludzie nieraz nam wytykali. No i wziąłem ten, prawda, pomysł z pieczęcią i go wykorzystałem. To powstało 6 tomów, które zamykają pewną historię. Tom siódmy
miał być pierwotnie opowieścią w 3 tomach. Kiedy ja sobie rozpisałem fabułę, stwierdziłem, jak to zrobię w 3 tomach, to to będzie rozwlekłe i wodolejstwo. Ja to trochę ścisnę i ścisnę do 1 tomu, który ma 800 tysięcy znaków, czyli jest taką połowę niemal grubszy niż poprzednie, ale upchnę i to troszeczkę składam tak, że nie jest znacząco grubszy. Oczywiście, jak się ten 7 tom ukazał, to krytycy napisali, skok na kasę, odcinanie kuponów, książka pisana tylko dla pieniędzy. No, idioci. Ja te wszystkie książki napisałem dla pieniędzy. Ale może opowiesz coś właśnie o tej Skandynawii, która jest tłem właśnie tej opowieści, jako o przestrzeni, która cię fascynowała przez długi czas. Wydaje mi się, że twoja pierwsza książka non-fiction była zapisem właśnie twoich wielu takich turystycznych, takich no, po prostu wędrówek po Norwegii i nie tylko. Znaczy ja powiem tak, Skandynawia mnie fascynowała od dziecka. W zasadzie z 2 powodów. Po pierwsze, bardzo lubiłem książki Astrid Lindgren. Nie tylko, no, czytaliśmy książki kilku w tamtych czasach skandynawskich autorów. Po drugie, Skandynawia mnie interesowała z tego powodu, że mój ojciec korespondował ze znajomymi w Szwecji i czasem dostawaliśmy paczki. Co w latach 80. było, prawda, takim mocnym powiewem zupełnie innego świata. I ja sobie tą Skandynawię próbowałem wyobrazić, że jest tam, prawda, za Bałtykiem taka fajna, dostatnia kraina, którą warto byłoby poznać. Oczywiście początkowo te zainteresowania były takie przygodowo-materialistyczne, że mają tam fajne różne rzeczy i fajne różne rzeczy do jedzenia, bo o tym wspominali bohaterowie książek. I że może warto byłoby kiedyś tam pojechać i sprawdzić, czy to Bullerbyn to naprawdę istnieje. Potem zainteresowałem się bardziej kulturą Skandynawii, różnymi aspektami. Potem na to się nałożyło jeszcze zainteresowanie Hanzą, czyli, prawda, Bergen jako ten główny kantor hanzeatycki. Potem przez pryzmat pierwszej podróży pojawiły się jeszcze zainteresowania szersze. Się zainteresowałem postacią doktora Gerharda Rommauera Hansena, który odkrył bakterię trądu. Przeczytałem biografię Nansena autorstwa Centkiewiczów. Później w okresie już, kiedy internet szalał i hulał, ja się dowiedziałem, że Nansen jeszcze zajmował się dodatkowo innymi badaniami, co mnie znów skierowało na jakby tropy życia intelektualnego Bergen w końcu XIX wieku, przed założeniem uniwersytetu. I tak powiem, że na przestrzeni kilkudziesięciu lat jakby wieloaspektowo tą Skandynawię poznałem i w czasie kilku wypraw tą Skandynawię troszeczkę pozwiedzałem tropem tych różnych i lektur, i zainteresowań. No i w 2016 roku zrobiłem ze znajomym taką objazdówkę. 3000 kilometrów autem po Skandynawii zrobiliśmy wtedy. Wróciłem i stwierdziłem, że trzeba byłoby te wszystkie wrażenia jakoś uporządkować. Napisałem zbiór takich felietonów podróżniczych zatytułowany Raport z Północy. Tylko opisałem tam, no szczerze, gdzie byłem, co widziałem, dlaczego uważam to za ważne. Przy okazji troszeczkę się dostało szwedzkim socjaldemokratom. Oberwało się też tym różnym pseudouchodźcom. Opisałem, co tam się wyrabia. I oczywiście za tą książkę mi przypięli momentalnie łatkę ksenofoba, rasisty, faszysty i tak dalej. Strasznie źle została odebrana. Znaczy ja tam, powiem to tak, ja pokazałem całą moją drogę, prawda, od tej szarości PRL-u, gdzie się ta Skandynawia jawiła jako, prawda, jakiś tam promyczek słońca gdzieś na horyzoncie za Bałtykiem. Moje podróże, moja recepcja tego, to co dzieje się współcześnie, jak to widzę, jak widzę tą od strony politycznej, od strony religijnej, bo no, wiadomo, no, pisząc o historii Skandynawii musiałem zahaczyć o to, prawda, jak tam wprowadzono luteranizm i też jakby odniosłem się znowu do Okajlenia, które ukazało się wcześniej, więc pokazałem te związki różne.
No, książka nie została dobrze przyjęta, znaczy inaczej. Recenzje są dwóch rodzajów. Są albo bardzo dobre, albo bardzo złe. W zasadzie mało jest takich pośrodku. Ludziom się albo bardzo spodobała, albo kompletnie nie spodobała. No, ja powiem to tak. Ja wychodzę z założenia, że ja pokazałem, jak to wygląda. A ludzie się ustawią na prawo albo na lewo. Może to dobry moment, żeby przejść do pewnego zjawiska czy cechy twojej twórczości, która odnosi się właściwie do wszystkich opowieści, do osadzonych zarówno w tej niedawnej przeszłości, jak i dalszej przeszłości. Znaczy twoja dbałość o oddanie jakiegoś ducha czasu, atmosfery czasu, związana z bardzo dużym staraniem zrozumienia kultury materialnej. Czy może coś powiesz o też swoich, no, jakbyśmy to nazwali, zainteresowaniach czy pasji rzemieślniczej, jak byśmy określili twoją skłonność do jakby odebrania tej przeszłości, czasami rekonstruując ją na własne potrzeby? Znaczy, ja powiem to w ten sposób. Historia zajmuje się jakby pewnymi procesami globalnymi, prawda? Bitwy, potyczki, życiorysy wodzów, królów. Już ta Hanza, gdzie mówimy o handlu, rzemiośle, kupiectwie, jest dla historyków jakby oczko niżej, mniej interesująca. Chociaż też Hanza wszczynała wojny. Natomiast archeologia jakby pokazuje historię od zupełnie drugiego końca. Wykopujemy artefakty z ziemi i usiłujemy się zastanowić, co to było, do czego służyło, co oznaczają ślady, które na tym znaleźliśmy. Kopaliśmy w Płocku na placu Narutowicza. Taki teren, który był zamieszkały przed potopem szwedzkim. Przyszedł potop szwedzki, tam stały takie kanonie, domki dla kanoników. One zostały spalone, zostały po nich takie negatywy piwnic zasypane przepaloną polepą glinianą. Bierze człowiek taki kawałek polepy, podmucha na nią. Okazuje się, że to jest wypalona glina, która jest porowata jak pumeks. Widać ślady źdźbeł. Już od razu wiemy. Aha, wymieszali sobie glinę z sieczką, oblepili tym ściany. Dom drewniany się spalił, glina się wypiekła na cegłę, sieczka się spaliła i to już pokazuje, aha, grube to. Musieli to jakoś... Pewnie im zimno było. Drewniany jest szkielet pokryty grubą warstwą polepy. Pierwszy punkt. Drugi punkt. W jednej z takich piwniczek znaleźliśmy zgnieciony garnek. Tak to się po prostu zawaliło to wszystko, a w nim jakieś tam resztki łusek z ryby. I mamy zderzenie. Aha. Ktoś sobie w piwnicy odłożył na później czy zupę, czy upieczoną rybę, coś. Już po to nie wrócił. Stryk. Mamy zetknięcie z człowiekiem, który to zrobił, już po to nie wrócił. Potem tak, rok później byłem, z kolei kopaliśmy na placu 13 straconych i tam miesiąc wcześniej wykopano taki mały żydowski skarb. Ktoś schował lampę chanukową, przybornik do przytraw, garść srebrzonych, nawet nie srebrnych sztućców. Tam był jeszcze zegarek, papierośnica z dedykacją dla doktora Zająca. Nazwisko Zając było dość popularne wśród mazowieckich Żydów. I znowu mamy takie zderzenie, aha, człowiek, który to schował, chciał po wojnie wykopać, ale już po to nie wrócił. Znowu wracając do poprzednich wykopalisk, plac 13 straconych, kopiemy, przesiewamy ziemię, wychodzą kości zwierząt. I nieduże kawałki, głównie żeber. I kawałki tam, prawda, jakiejś krowiej czaszki, coś. I tak kierownik wykopalisk, bardzo dobry archeolog, magister Andrzej Gołemnik, tak rzucił uwagę. Brak kości odpowiedzialnych za szynkę i bardziej szlachetne części zwierząt. Tu mieszkała biedota. To było takie jedno zdanie i nagle mnie olśniło, kurczę. My patrzymy na te kości i wiemy, co ci ludzie jedli. Ci ludzie. I tak, a potem jeszcze było coś takiego. U nas w instytucie była kolekcja dydaktyczna, różne takie rzeczy z wykopalisk, które się pokazywało studentom. U mojego promotora stał kubek. Taki mniej więcej jak
ten, troszkę większy, tylko z gliny. On był bardzo pracowicie sklejony z kawałków, a brakujące elementy były uzupełnione gipsem. Kubek był z gliny wypalanej w atmosferze redukcyjnej, czyli siwej, a elementy były wylepione gipsem, białe, było wyraźnie widać, czego brakuje. No i promotor daje nam ten kubek i mówi, jak sądzicie, co się z tym mogło stać, że on tak wygląda? Patrzę, jedna ścianka poklejona z okruchów centymetr na centymetr, druga z trzech dużych. Ja stwierdziłem, no ktoś wypiła potem pierdu to ścianę. Tu było mocne uderzenie, to się rozsypało, a tu już tylko siłą inercji pękło na trzy. No się okazało, że faktycznie mamy naczynie i mamy gest jakiegoś człowieka z przeszłości, o którym nie wiemy nic. Zachował się po nim tylko ten potrzaskany kubek. Jakby tego typu doświadczenia z tą codzienną nie historią, przeszłością zaklętą w przedmiotach, jak gdyby troszeczkę mnie sformatowały w kierunku takim, że moja proza, tam gdzie sięgam do elementów historycznych, będzie bardziej przez pryzmat zwykłych ludzi. To mnie jakby bardziej interesowało, życie codzienne zwykłych ludzi. Jeśli sięgniemy do książek pana Wolnego o Kacprze Ryksie, bohater idzie przez średniowieczny Kraków, spotyka wszystkich ważniejszych ludzi żyjących w tej epoce. Rzeczywiście troszeczkę przesadzam. Nie przeczę, są bardzo dobre książki. U mnie bohaterowie Oka Jelenia przez 7 tomów spotykają tylko jednego naprawdę ważnego człowieka, Henricha Sudermana z syndyka Hanzy. Spotykają go tak, że bohater go mija na schodach. Suderman tam wchodzi o lasce, więc temu grzecznie ustępuje z drogi, ten mu dziękuję skinieniem głowy i poszedł dalej. I tak powiem, w przeciwieństwie do większości ludzi piszących rzeczy historyczno-przygodowe, ja staram się pokazać tą przeszłość z punktu widzenia takich zwykłych ludzi, takich jak my. Ja w życiu widziałem 2 razy prezydenta kraju. Widziałem prezydenta Kwaśniewskiego, jak mnie mało nie rozjechała jego limuzyna. Tam zaraz koło uniwersytetu. Jakoś wyjechali zza rogu tak dość szybko, a ja przechodziłem nieprawidłowo, przyznaję się. Więc odskoczyłem w tył i zobaczyłem, że pan prezydent, okno miał akurat opuszczone. I drugi raz widziałem prezydenta Kaczyńskiego na rynku w Krakowie, tak z odległości, nie wiem, no jak przez tą salę. I stwierdziłem, że to tak... Kurczę, tak naturalnie to wygląda trochę inaczej niż w telewizji i to wszystko. Także powiem to tak, no taki jest poziom tych moich, no i raz widziałem Jana Pawła II, jak był w pielgrzymce w Polsce, jak przejeżdżał. Tam się ustawiliśmy na trasie i widzieliśmy. Także powiem, to jest ten poziom, prawda, moich bohaterów. Oni nie idą przez miasto i nie spotykają, prawda, kompletu Rady Ministrów plus wszystkich najważniejszych żyjących współcześnie pisarzy, literatów i tak dalej, tylko właśnie to takie spotkanie przypadkowe. Raz w życiu kogoś ważniejszego zobaczymy. Ja zobaczę 3. Także tak się staram pisać tą prozę, żeby pokazać ją właśnie z punktu widzenia tego dołu społecznego, tych ludzi takich jak my, zwyczajnych. Przejdźmy może do twojej wielkiej pasji, jaką jest historia lokalna. I może opowiedz coś o fenomenie, dlaczego właściwie cała Polska wie, gdzie są, no, cała większość czytającej Polski wie, gdzie są Wojsławice, potrafi je wskazać na mapie i nawet skojarzyć jakieś takie cechy tej miejscowości i jest to w dużej mierze twoja zasługa. Jak wypromowałeś tę swoją, jakby to nazwać, małą wakacyjną ojczyznę? Znaczy tak, no z Wojsławic pochodzi moja rodzina, znaczy pochodzi. Od co najmniej połowy XVIII wieku Pilipiuki z Wojsławic zawsze byli szewcy. No i jeden wyrodek kowal, no ale to czarna owca w każdej rodzinie się trafi. Ostatni szewc z mojej rodziny zmarł 3 lata temu. Ostatni, który w mojej rodzinie się zajmował szewstwem, ale zobaczymy, może ja jeszcze też kiedyś jakieś buty zrobię. I powiem tak, teraz jeszcze powiem jeden ciekawy epizod.
moja siostra była mała. Był okres zaraz po stanie wojennym, generalnie z wszystkim był problem, łącznie z bucikami dla dzieci. A ta miała jakieś, prawda, kapcie, miała jakieś tenisówki. Ja tak stwierdziłem, kurczę, nie ma butów, to ja zrobię. Nie wiedząc o szewskich korzeniach rodziny. Miałem jakiś taki sky z biurka i zacząłem kombinować, jakby tu z niego zrobić buty dla siostry. Sam z siebie. Są szewskie geny. Wybiło mi jakoś przez podświadomość, nie wiem, pamięć genetyczną. Nic z tego robienia butów nie wyszło, bo tak, prawda, nie wyszedł mi kształt, nie wyszło mi nic w zasadzie w nich. No już surowiec, nie mówiąc o tym, że to nie była skóra, więc... Ale sam taka... Zabawne jakieś takie transcendentalne w ogóle przygody. Natomiast tak, oczywiście w Wojsławicy ja jeździłem w dzieciństwie do dziadków, do Wojsławic. Poznałem tą miejscowość, poznałem trochę historię tej wsi z opowieści dziadka. Na przykład mój dziadek w dzieciństwie znał kobietę, staruszkę, której ojciec w młodości był świadkiem przejścia przez Wojsławic ochotników z Galicji, którzy szli pod Dubienkę na pomoc Kościuszce. Tego typu przeszłość. Mój ojciec z kolei w dzieciństwie, jak pasał krowy w połowie lat 40., to kiedyś przyszedł do nich taki staruszek, przysiadł się do chłopaków, palił fajeczkę i im opowiadał, jak z dziedzicem był w powstaniu. Czyli chodziło o powstanie styczniowe, ewidentnie, bo... Znaczy, tu jest pewna zagadka, bo nasz dziedzic to brał udział w listopadowym, ale ten staruszek no raczej nie miał 120 lat, ani 130, więc prawdopodobnie był jakiś epizod też w powstaniu styczniowym. Ale może to jakiś trop na kolejny tom wampirzy, no? Może tak. W każdym razie i w ten sposób, no dziadek mi też opowiadał trochę o tym, jak przed wojną wyglądały stosunki tam, prawda, jak miał znajomych Żydów, jak wyglądał żydowski handel. Trochę mi opowiedział też takich, prawda, paskudniejszych historii o tym, jak to żydowscy lichwiarze, prawda, działali. No, mówił obiektywnie, prawda, że miał tam i przyjaciół, i takich, którzy nie byli warci splunięcia i po jednej stronie, i po drugiej stronie. I tak trochę tymi historiami, no miałem 15 lat, jak mój dziadek umarł, więc troszeczkę powiem za wcześnie, żebym to zainteresowanie miał tak ugruntowane i grzebnął jakoś w jego pamięci głębiej. Natomiast powiem tak, no historia Wojsławic mnie interesowała. Był u nas taki regionalista, pan Stopan, wydał kilka książek o przeszłości Wojsławic. Między innymi dowiedziałem się od niego, że prawda, Wojsławice odzyskały niepodległość dwa tygodnie wcześniej niż reszta kraju, bo u nas był oddział POW, który rozbroił Austriaków i Węgrów. I w zasadzie my moglibyśmy obchodzić, prawda, odzyskanie niepodległości tam w pierwszej dziesiątce miejscowości, które odzyskały niepodległość. I tak powiem, zacząłem studiować archeologię, zacząłem jeszcze patrzeć na Wojsławice trochę inaczej od strony archeologicznej, gdzie wychodzą jakie skorupy, gdzie prawdopodobnie jak przebiegała zabudowa. No i tak, zacząłem pisać tego nieszczęsnego wędrowycza, to siłą rzeczy osadziłem go w Wojsławicach. Nie będę wymyślał nowej, nieistniejącej wiochy, jak tam znam każdą ścieżkę. Obsmarowałem rodzinne strony troszeczkę. No więc potem, żeby się zrehabilitować, stwierdziłem, że no, z kuzynem grzebiemy w tej historii, prawda, już tyle, coś tam ciekawego wygrzebaliśmy. Więc miałem pieniądze, miałem stare zdjęcia od różnych ludzi. I wydałem album tak monograficzny Wojsławice skarby naszej pamięci. On się ukazał w 2010 roku, gdzie pokazałem, prawda, zabytki istniejące, zabytki nieistniejące już. Miałem trochę zdjęć rzeczy, które, prawda, w latach 90. wzięły i zniknęły, bo wyburzano różne pożydowskie rudery, jak to wójt, prawda, wójt chciał, żeby było ładnie. No i jest ładnie, tylko tak trochę ten koloryt. Powiem tak, z lat 80., z dzieciństwa, z końca lat 70., ja pamiętam Wojsławice jako takie typowe Unsere Städte.
tylko poustawiać statystów w hałatach i można kręcić film o przedwojennym żydowskim miasteczku. Super. No kolejne lata i ta zabudowa znikała, znikała, znikała. To była straszna zabudowa, powiem. Były murowane frontony najczęściej budynków, cała reszta z desek. No i w tym momencie, powiem, w Wojsowicach już z tego Unzerestetl tak niewiele zostało, niewiele. To, co zostało, jest chronione w tym momencie konserwatorsko, natomiast to jest nawet nie jest cień tego, co ja pamiętam. I jakby pisząc Wędrowycza, zrobiłem te Wojsowice na wesoło. Pisząc prace regionalistyczne, pokazuję, jak to wyglądało naprawdę. Jedno i drugie jakoś tam, prawda, historii Wojsławic służy. W tym momencie z moim kuzynem Markiem Farfosem budujemy takie małe muzeum. A powiem tak, wójt ma własne muzeum w synagodze. Muzeum bardzo dobre, tylko że, jakby to powiedzieć, mamy trochę różne spojrzenia. Wójt przede wszystkim promuje wielokulturowość ziemi wojsławickiej. Zresztą jest organizowany Festiwal Trzech Kultur, który przybliża to, że kiedyś na tej ziemi mieszkali, prawda, i prawosławni, których można utożsamiać z Ukraińcami, aczkolwiek nie do końca byli też prawosławni Polacy. Żyli katolicy, których można utożsamiać z Polakami, ale też nie do końca, bo byli wśród nich Rusini, którzy kiedyś byli grekokatolikami, a potem w 1905 roku przeszli do z cerkwi prawosławnej do kościoła katolickiego. No i Żydzi oczywiście, którzy tam byli i ortodoksyjni, i hasydzi. Natomiast ja chciałem pokazać Wojsławice też od innej strony. Chciałem pokazać Wojsławice, no tak, potomek Szewców, więc jako ważny punkt na mapie rzemieślniczo-przemysłowo-handlowej ziemi chełmskiej, jako zagłębie szewskie, w obrębie rynku było około 100 sklepików i warsztatów. Bo buty do Wojsławic przyjeżdżali z Chełma, z Hrubieszowa, ze Skierbieszowa, z Zamościa, z Krasnego Stawu. Do lat 50. XX wieku, kiedy otwarto w Chełmie wielką wytwórnię butów dla całego RWPG, to tak szewcy w Wojsławicach mieli się całkiem nieźle. Potem no niestety państwowa konkurencja ich wykościła. No i tak, prawda, chcemy zrobić muzeum, które nie będzie konkurencją dla Muzeum Wójta, tylko będzie takim uzupełnieniem. Z jednej strony pokażemy narzędzia szewskie. Mamy ponad 500 różnych narzędzi szewskich. Więc pokażemy te tradycje rzemieślnicze. Po drugie, to kuzyn wymyślił, że nazwał to muzeum Izba Tradycji Bimbrowniczych Lubelszczyzny. Mamy parę aparatur, które też pokażemy. Powiem tak, wójtowi w jego pięknym muzeum w synagodze nie wypadałoby tego pokazać, bo to taki temat, powiedziałbym, trochę śliski, trochę humorystyczny, nie? A on robi poważne muzeum. Ale my mamy prywatne i my zrobimy ekspozycję na temat naszych bimbrowników. No oczywiście ci czytelnicy, którzy się tam zabłąkają, to się zabłąkają głównie dzięki temu, że Wojsławice znają z mojej prozy. Więc będzie też kącik poświęcony Wędrowyczowi, kącik poświęcony mojej skromnej osobie. Natomiast zasadniczo pomysł jest taki, że nazwa Izba Tradycji Bimbrowniczych będzie pewnym wabikiem i moje nazwisko będzie pewnym wabikiem, a przy okazji pokażemy, że no nie tylko bimber i nie tylko na wesoło, ale też, że kiedyś tutaj robiono buty, że kiedyś tutaj były warsztaty bednarskie, będą makiety. Pokażemy to wszystko, o czym wójt albo nie pomyślał, albo mu nie wypada, albo mu nie pasuje do koncepcji. I w ten sposób wydaje mi się, że te dwa muzea zebrane razem dadzą pełen już obraz przeszłości Wojsławic, historii tej bardziej na poważnie, tej takiej bardziej na wesoło. I to jest, widzę, nasza misja i nasze zadanie, mówiąc górnolotnie. Skoro już doszliśmy do tego punktu, tego tematu, wspomnieliśmy o tym, że o
miłośnikach twojej prozy i tym, że ty także możesz być pewną reklamą dla miejsca, no to jest moment, kiedy warto opowiedzieć o tej imprezie, no chyba bez precedensu, przynajmniej na skalę polską, że jest to konwent, jak się mówi w środowiskach fanowskich, poświęcony nawet nie jakiemuś gatunkowi czy podgatunkowi literackiemu, nie jakiemuś konkretnemu twórcy, tylko konkretnej postaci literackiej. Czym są dni Jakuba Wędrowicza i jacy ludzie tam przyjeżdżają? Kto odwiedza tę imprezę? Znaczy tak, no Dni Wędrowicza organizowane są od 20 lat już niemal, to oczywiście z przerwą na COVID. Początkowo było tak, że taki miejscowy działacz kulturalny Emil Majuk stwierdził, że będzie robił taką imprezę. Ja stwierdziłem oczywiście zielone światło, ktokolwiek na to przyjedzie. Nie wiadomo, czy przyjedzie, ale on wymyślił to tak, udało mu się pozyskać jakieś tam środki unijne, jeszcze przedakcesyjne. Zblokował kilka rzeczy. Zrobił po pierwsze zjazd miłośników Wędrowicza. Do tego była plenerowa wystawa fotografii etnograficznej. Był koncert, był piknik rycerski z przemarszem wojów z pochodniami przez miasteczko. I tak powiem, przez to, że właśnie zblokował i miłośników rycerstwa, i miłośników Wędrowicza, i etnografów, i tam były warsztaty muzyki ludowej. I tak jakby udało mu się zebrać tą pierwszą, prawda, grupę uczestników, która była fajne. Przyjedziemy za rok też. Za rok też znowu przyjechali, potem mu się skończyły niestety środki unijne, więc imprezę trochę okroiliśmy. Już przyjeżdżało tylu fanów Wędrowicza, że daliśmy radę to udźwignąć z pomocą Lubelskiego Towarzystwa Miłośników Fantastyki Cytadele Syriusza. Pociągnęliśmy imprezę dalej. Wielka tu zasługa wspomnianego mojego kuzyna Marka Farfosa, bez którego zaparcia raczej by nie wyszło. No i w tym roku, powiem to tak, przyjeżdża do nas, to jest taki mały, sympatyczny zlot na 300 do 500 osób. Czyli taki kameralny konwent jak w dawnym stylu. Mamy gry, konkursy, zabawy. Można rzucić broną do celu, można pomalować gumofilca. Są jakieś tam nagrody przewidziane w konkursach, są prelekcje. Przyjeżdżają też inni moi koledzy po piórze, dość regularnie gościmy Jarka Grzędowicza, przyjeżdża Andrzej Łaski, przyjeżdżają czasem początkujący też twórcy, którzy w ten sposób próbują troszeczkę wypromować, przyjeżdża Jacek Komuda, przyjeżdżał do nas Stefan Darda, z kolei on pisze horrory, ale lubimy się, więc prawda. Można obejrzeć filmy, mam taki czeski film o Wędrowiczu, jedna dziewczyna nakręciła jako pracę, dyplom, on ma 20 parę minut, ale jest fajny, taki z jajem i morałem. Także Jacek Komuda zrobił u nas prapremierę pierwszego odcinka swojego planowego serialu o Diable Łańcuckim. Także to zrobiło duże wrażenie. Jest zaplecze w postaci Domu Kultury. Można filmy puścić na dużym ekranie, to też zawsze robi wrażenie. Oczywiście przychodzą też miejscowi. Ja dla przyjezdnych robię w niedzielę zawsze rano taki spacer po Wojsławicach, opowiadam, pokazuję to, co zostało z naszych zabytków, pokazuję niektóre miejsca, które wystąpiły w mojej prozie. Ludzie zawsze przechodzą koło tego pomnika Tadeusza Kościuszki, a ja prowadzę od tyłu, gdzie są, prawda, zamalowane betonem napisy, prawda, carowi Aleksandrowi II, prawda, oswobodzicielowi z pańszczyzny, wdzięczni mieszkańcy Wojsławic, to jest pomnik z recyklingu, o czym. No, ci, co czytają moją prozę, wiedzą, ale zobaczyć na własne oczy te, prawda, w niektórych miejscach czytelne litery cyrlicą, to też jest pewne takie przeżycie zawsze. Także opowiadam oczywiście anegdoty o ludziach, którzy tam żyli. Ożywiam troszeczkę tą taką przestrzeń miasteczka. To może już tak trochę zmierzając do podsumowania, opowiesz coś o swoich czytelnikach. Czy istnieje taki byt chociażby postulowany jak czytelnik
twórczości Andrzeja Pilipiuka? Może to są różne grupy, zupełnie różne osoby sięgają po opowiadania o Wędrowyczu, różne osoby po opowiadania o Robercie Stormie, inne osoby cenią bardziej Oko Jelenia. Czy masz takich wiernych miłośników, którzy wszystko przeczytają, co im zaproponujesz? Znaczy, ja powiem tak, no, patrząc po recenzjach, są oczywiście czytelnicy, którzy łykną wszystko, absolutnie wszystko. Są czytelnicy, którzy łykną Wędrowycza, a resztę tak niekoniecznie. Są tacy, którzy piszą, że o, Wędrowycz to hała, ale to opowiadanie o Robercie Stormie to jest super. Także tutaj nie ma jakby takiego... To są faktycznie różne grupy. Ja kiedyś tam się powiedziałem, że wyznaję taką taktykę pudełka czekoladek. Ja napisałem 48 książek. Czy wydanych jest 46, a dwie są w drodze. U mnie każdy znajdzie coś dla siebie. Nawet miłośnik literatury podróżniczej znajdzie ten raport z północy. Historia, rzeczy historyczno-przygodowe, proszę bardzo, jest Oko Jelenia. Jest operacja Dzień Wskrzeszenia. Coś dla kobiet jest cykl o kuzynkach Kruszewskich. Coś o wampirach jest o wampirach, prawda? Coś tak bardziej na poważnie, 13, no w tym momencie 14 tom opowiadań będzie pod koniec marca. Także każdy, kto zechce pogrzebać, coś dla siebie u mnie wygrzebie. Natomiast mi się wydaje, że przede wszystkim ta moja proza dlatego tak trafia do ludzi, że no, jestem takim zupełnie zwyczajnym człowiekiem. Piszę tak zupełnie zwyczajnie i jak już mówiłem, no, piszę z punktu widzenia najczęściej takich zupełnie zwyczajnych ludzi, których owszem czasem historia bądź inne wydarzenia postawią w sytuacji ekstremalnej i zmuszą do zrobienia czegoś. Ale czytelnik u mnie, który czyta, prawda, historię informatyka, który ni z gruchy, ni z pietruchy wylądował w XVI wieku w świecie, gdzie nie ma komputerów, elektryczności, nawet nie wspomnąc, on jest w stanie się z tym człowiekiem utożsamić. I przez to, że ja właśnie podchodzę tak od strony archeologicznej, podchodzę od mocnego pokazania różnych codziennych czynności, realiów życia zwykłych ludzi, wydaje mi się, że tutaj przerzucam pewien most. Czytelnik jest w stanie z tym bohaterem się utożsamić. Znaczy też powiem, jest taka scena w 7 tomu Oka Jelenia, gdzie, prawda, przygotowują zasadzkę, prawda, na kozaków konwojujących powóz, no i prawda, najgłówny bohater tam jakby poniosła go fala wydarzeń. W zasadzie że no, chyba nie muszę tu być, ale kurczę, wypada. I jakoś tak wyszło, że jestem. No i leży w tej zasadce z naszykowaną bronią, wszystko, będzie trzeba walczyć, będzie trzeba zabijać. A on sobie to wyobraża, jako tak porównuje, że to trochę podobne do wizyty u dentysty, prawda, że nieprzyjemne, ale trzeba będzie to zrobić. I za to porównanie do wizyty u dentysty tej zasadzki, to mi się w paru recenzjach oberwało. A to tak wydaje mi się, że jakbyśmy trafili w taką sytuację, to mielibyśmy podobne odczucia, że cholera, się wpakowałem. No ale kurczę, trzeba tego zęba wyrwać. No. I tak to wygląda. Ja powiem tak, jak podpisuję książki, to przychodzą do mnie bardzo różni ludzie. Kiedyś miałem przygodę, przyszła taka staruszka lat 80 z grubym okładem, z Wędrowyczem, że chciałaby autograf dla wnuczki. No dobrze, jak wnuczka ma na imię? No i tu padło takie imię, tak sobie, chyba babcia chce wziąć ten autograf dla siebie, ale się wstydzi przyznać, że to czyta. Z kolei od drugiej strony, no, siedzę kiedyś na targach książki i przyszła dziewczynka taka, no, około 11 lat, miałem córkę w tym wieku, ona wyglądała wiekowo podobnie, z trzecim tomem Oka Jelenia, z drewnianą twierdzą. Dzień dobry, napisze mi pan dedykację. Patrzę na nią. Mówię tak, słuchaj, ja ci napiszę, nie ma problemu, a wiesz co, odstaw to na półkę. Wiesz, miała tak 15-16 lat, wtedy sobie przeczytaj, to ci się nie spodoba, to jest ponure, okrutne, tam się mordują, krzywdę sobie robią. Proszę pana, ja już czytałam Grę o Tron. Gdzie wtedy byli rodzice?
rodzice się cieszyli, że dziecko grubą książkę czyta. No napisałem jej tą dedykację, o co miałem robić. Także powiem, bardzo różni ludzie mnie czytają i tacy, których bym nie podejrzewał, że książki w ogóle czytają i tacy, których wydaje mi się, że powinni czytać coś poważniejszego. Ale mówię, no mam pełen w zasadzie przekrój społeczeństwa. Też raz mieszkałem jeszcze w pierwszym mieszkaniu, tam był pewien konflikt z sąsiadem. Musiałem napisać pismo takie konkretniejsze do naszego dzielnicowego, żeby troszeczkę... No i siedzę na konwencie z czytelnikiem, który był studentem prawa i który mi pomaga to pismo ułożyć. Ja sobie piszę tam na brudno, a tam siedzi jeszcze jakiś taki też uczestnik konwentu. I tak ja się zastanawiam nad tym i też nagle wcina. Mówi, mistrzu, ale jakby było trzeba, to ja wezmę tu chłopaków z Kozłówka i my mu ręcznie wytłumaczę, że mistrz musi mieć spokój do pracy. Także powiem... I przyszły prawnik i jego przyszły klient przy jednym stoliku na konwencie. Też było tak, że jak zbierałem się do pisania tej monografii o Wojsławicach. No, wiedziałem, że archeolodzy kopali, że robili tam, prawda, powiedziałem, że przydały mi się te zdjęcia z tych wykopalisk. Zacząłem pisać, znaczy znalazłem maile, zacząłem pisać, okazało się nagle, że wszyscy archeolodzy z Chełma to moi czytelnicy. Mistrzu, oczywiście zdjęcia jakie chcesz, trzeba to przyślemy więcej, wyciągniemy zabytki z magazynu, sfotografujemy. Nagle się poczułem jak w mafii, no po prostu wszędzie przyjaciele. I możesz tak na koniec naszego spotkania... Powiedz proszę, czy jako pisarz, jako twórca, który często opisuje no, ważne wydarzenia historyczne, choć z dużo sprytniejszej perspektywy niż wielu skupionych tylko na wielkich bitwach i wielkich decyzjach królów i cesarzowych wydarzeń, ale czy spoglądając na historię, potrafiąc sobie wybrać właściwie co chcesz, to co cię interesuje, czy masz wrażenie, że sam w chwili obecnej jesteś świadkiem historii? Czy sądzisz, że któreś wydarzenie obserwowane przez ciebie, czy to, nie wiem, upadek komuny, czy teraz pandemia koronawirusa, czy może jakaś taka pełzająca rewolucja informatyczna dostępu całej ludzkości do wiedzy, będzie czymś, co zajmie cały rozdział w przyszłych podręcznikach i to ty będziesz tym jakimś statystą, na którym, którego ślady, którego po prostu może kości związane bardziej z szynką niż z utkami znajdą archeolodzy. Czy zastanawiałeś się kiedyś nad tą perspektywą? Czy ty jako twórca opowieści o przeszłości jesteś w tej chwili statystą, świadkiem jakichś wydarzeń, które będą zapamiętane? Znaczy, powiem tak, świadkiem jestem, tylko jestem świadkiem bardzo pośrednim. Znaczy, ja sobie zakładam, że kiedyś będę tym ostatnim pokoleniem pamiętającym stan wojenny, którego będą pytali, a jak długo stało się w kolejce po mięso? Ja na to pytanie będę potrafił odpowiedzieć. Natomiast z takich wydarzeń ja jestem trochę za daleko. To, co ważne, się dzieje jakby obok. Znaczy oczywiście rewolucja informatyczna dotyka mnie. Ja się bardzo cieszę, że mam Google Translatora i mogę w dowolnym języku niemal artykuły znaleźć i sobie je przetłumaczyć. Na przykład poczytać o pejzażystach norweskich, czego bym nie był w stanie zrobić powiedzmy 5 czy 10 lat temu. Natomiast tak, no upadek komunizmu mnie jakoś bardzo nie zaskoczył, to znaczy ja zakładałem, że to się posypie, tylko nie wiedziałem jak. Posypało się, ucieszyłem się. Oczywiście ja sądziłem, że tak się będzie wieszanie komunistów, będą procesy jak procesy norymberskie i byłem bardzo rozczarowany, że tego nie było. Potem tak, no pandemia koronawirusa dla mnie jako dla archeologa w ogóle nie była niczym dziwnym, zaskakującym, przerażającym, bo i o epidemiach się naczytało i kości, prawda, z różnymi śladami dawnych chorób się widziało w życiu. I jakby ta cała pandemia dla mnie to było no taka drobna zawierucha, no była kiedyś dżuma, była kiedyś cholera, każdej wiosny w mieście była czerwonka.
dobra, jest epidemia, ona minie. Trzeba dopinać, żeby się nie zarazić w miarę możliwości. Obecny przekładaniec, prawda, polityczny, to jest mniej więcej to, co było przed II wojną światową. Demokracja ma to do siebie, że, prawda, warstwa rządząca podgryza opozycję, opozycja podgryza warstwę rządzącą. No, demokracja dopuszcza też, prawda, do głosu ludzi, których my byśmy osobiście nie dopuścili do głosu. No ale to jest po prostu wypadkowa różnych sił i, prawda, trochę jak jest społeczeństwo, taka jest ta demokracja. Jeśli bym miał tak wskazać na jakieś takie wydarzenia naprawdę ważne w ostatniej perspektywie ostatnich lat, to wydaje mi się, że bardzo niedoceniamy Smoleńska i w tym momencie tocząca się na Ukrainie wojna, która jest, nie powiem konsekwencją tamtego wydarzenia, ale koreluje z nim. Mi się wydaje, że postać Lecha Kaczyńskiego historycy za 50 lat, za 100 lat odczytają zupełnie inaczej niż odczytujemy dzisiaj. Że jednak jego lot do Tbilisi będzie w podręcznikach historii mocno zaznaczony. Zobaczymy, no zobaczymy. Przede wszystkim jeszcze też zależy oczywiście, kto te podręczniki będzie za te 100 lat pisał, bo to... wiecie Państwo, ja powiem to tak, taki prosty przykład. Obecne, prawda, różne spory światopoglądowe przypominają wielki spór XVIII-wieczny. Czy Indianie mają duszę i czy można ich chrzcić? Czy oni są ludźmi? Czy oni do tej Ameryki to dotarli z naszego świata, gdzie zostali stworzeni, czy nie? Jezuici, prawda, w redukcjach paragwajskich nawet wyświęcali Indian na diakonów, co było, zatrącało wówczas o herezję. W tym momencie, prawda, patrzymy, polityka eutanazyjna, prawda, zastanawiamy się, czy można zabijać, czy nie można zabijać. Aborcja, więc kiedy zaczyna się człowiek, dokładnie to samo, co wówczas w tym sporze, który trwał przez 50 lat, czy Indianie są ludźmi. Podali się intelektualiści jednej i drugiej strony. Wygrał zdrowy rozsądek, uznaliśmy Indian za ludzi. Zobaczymy, co będzie za te kolejne lata. Przede wszystkim historia ma niestety to do siebie, że się rozpatruje z ogromnych perspektyw czasowych, że pewne takie długie partie szachów stają się widoczne dopiero po upływie pewnego czasu, już nie mówiąc o tym, że pewne dokumenty wypływają po wielu latach. Może się kiedyś dowiemy, jak to było, prawda, z generałem Sikorskim w Gibraltarze. Dobrze. Dobrze, wiemy tutaj, że czas cię goni, ale czy znajdziesz jeszcze chwilę, jest teraz 19 na odpowiedź na kilka pytań ze strony publiczności. Tak, oczywiście. No dobrze, drodzy Państwo, jeżeli macie pytania do naszego gościa, to proszę poczekać, ja podejdę z mikrofonem. Dziękuję za spotkanie i za to, co Pan nam przedstawił. Ja krótkie pytanie. Nie będę kadził, żeby Pan pozostał na tym samym poziomie na ziemi, ale konkretne pytanie. Mówił Pan o rodzinie Szewców. Czy Pan ma w genach szewstwo, tak? Rzemieślnicze, ale czy Pan nie jak szewc? I drugie pytanie. Bardzo dużo Pan pisze o produkcji bimbru, będzie muzeum. Czy Pan kiedykolwiek pędził? Dziękuję. Dobrze. Nie klnę jak szewc, bo jednak chcę się jako pisarz dawać dobry przykład kultury języka polskiego. Moi bohaterowie z reguły też nie przeklinają, zazwyczaj przekleństwa tam zastępuje jakimiś niedopowiedzeniami. Powiem tak, smykałkę szef z butów jeszcze nie robiłem. Pomijając tamtą bardzo nieudaną próbę i drugą bardzo nieudaną próbę naprawienia pewnych butów, które mi się popsuły. Umiem buty podzelować, znaczy prawie umiem.
Czy kiedyś miałem taki przykład, kupiłem sobie fajne buty włoskie, podeszła, była skórzana. Oczywiście na krakowskim asfalciku bardzo szybko mi się zaczęły przecierać na wylot. Więc poszedłem do sklepu z artykułami szewskimi, kupiłem klej, kupiłem gumę, podkleiłem, przybiłem gwoździkami na obrzeżu, było ok, ale odpadł obcas. Wiedziałem, że kurczę, to już trochę za grubo jak dla mnie i poszedłem do szewca. Szewc wziął te moje buty, obejrzał to podzelowanie, cud na mnie mówił, takie klasyczne, o Boże, kto panu tak to spier... Nie? Więc powiedziałem, ja osobiście. A jak na laika czwórka z minusem. Poczułem się bardzo doceniony. Obcas zrobił i buty jeszcze posłużyły. Także tutaj, natomiast troszeczkę tam się bawiłem w skórze, ale to robiłem torebki dla żony ze skóry. Owszem, zamierzam w wolnej chwili jeszcze się temu troszeczkę tak troszkę zrobić, krok dalej i jeszcze się trochę pobawić. Odnośnie drugiego pytania, zdarzyło mi się, owszem, i z jednym znajomym inżynierem chemikiem produkowaliśmy coś, i z innym znajomym produkowaliśmy coś. I taka, więc powiem, piękna historia, bo taki mój znajomy odziedziczył chałupę po wdowie po swoim dziadku. No i w piwnicy były przetwory. Na każdym przetworze przylepiec z datą napisaną świecową kredką. Z dat wydedukowaliśmy, że staruszka w roku 1984 zeszła do piwnicy po raz ostatni. No i tak, wszystko przeterminowane oczywiście. Tak, wywalić szkoda, zjeść strach. Więc powiedzieliśmy na pewno, że zrobimy z tego samogon. Otworzyliśmy wszystkie kilkadziesiąt słoików. Co tam jeszcze dobrze pachniało i w miarę spakowało, to do wiadra. Co już było zepsute, wywaliliśmy. Dodaliśmy 2 kilo cukru, kostkę drożdży piekarniczych. Furknęło, no i znajomy napędził z tego bimbru. Bimber miał strasznie dziwny kolor, strasznie dziwny zapach. A co do smaku, znajomy wolał nie próbować. Ale stwierdził, że no tak, wylać szkoda, wypić strach. To się pomyśli, co z tym dalej. Wlał to do butelki, postawił na piecu w tej odziedziczonej chałupie. A tak się złożyło, że to były okresy przed wejściem Polski do Unii Europejskiej. Ehe, przedawniło się. Jakby ktoś mnie chciał za ten bimber ścigać. No i przyjeżdżali wtedy Ukraińcy do pracy, prawda, w polu. I takich dwóch sobie... Z dwóch Ukraińców znajomy zrobił sobie chłopów pańszczyźnianych. Znaczy oni mieszkali w tej odliczonej chałupie za darmo, a za to w tygodniu jedną dniówkę odrabiali u niego w polu. Im się to bardzo podobało, bo nie musieli płacić za kwaterę. Jemu się to bardzo podobało, bo miał zrobione. No i któregoś dnia oni wypatrzyli tą butelkę stojącą na piecu i zapytali go, co to jest. Jakoś tak się cykorował, więc powiedział im, że to jest norweska wódka zrobiona z torfu. Musiał jakoś ten zapach i kolor wytłumaczyć. No co oni, oczy jak spotki stale, zaraz, jak to, taki torf, co się na łące kopie, suszy i w piecu pali? Tak. Z tego da się zrobić wódkę? On powiedział, tylko Norwegowie umieją. Daj spróbować. Dał im spróbować. Następnego dnia zaszedł zobaczyć, czy żyją. Żyli i bardzo im smakowało. Także norweska wódka z torfu. Albo tradycja złych polskich panów rozpijających chłopów pańszczyznanych. Tak. Pięknie. No powiem, wstrzeliśmy się w tradycję, tak. Ale też powiem drugą taką przygodę. Przeżyłem już nie osobiście, ale byłem degustatorem, mianowicie na Starym Majdanie, gdzie mieszka wędrowiec, był taki sklepik za komuny. Ten sklepik splajtował, stał, paraczek przychylał się, aż w końcu się zawalił. No i rozebrano te ruiny i w tych ruinach znaleziono 2 worki PRL-owskich landrynek, które tam przeleżały lat kilkanaście, nieomal pod gołym niebem.
No, oczywiście się zbryliło, oczywiście częściowo przez te worki przesiąkły na wylot. No jeden z rozbierających stwierdził, a to się weźmie na karmę dla świń. Zrobił kilkanaście litrów rewelacyjnej karmy i wielu ludzi się bardzo ochoczo zeświniło. Też się zeświniłem tą substancją. Muszę przyznać, że tak smakowało trochę jak whisky. Nie wiem, może było, zawierało autentyczne mysie siuśki, nie wiem, no ale... Takie przygody, powiem. No, jak to na wsi, wiecie państwo. Bo jestem prostym człowiekiem, mam proste rozrywki, proste trunki piją. Proszę, może następne pytanie. Już chwileczkę. To muszę się sprężyć z odpowiedziami w takim razie, bo ja to... Powiem, ja się lubię rozgadać i mogłem do rana nawijać. Ja takie pytanie dotyczące przyszłych ewentualnych losów Wędrowycza i Semena. Czy będzie taka może szansa, żeby na przykład... obaj bohaterowie pojawili się w czasie rewolucji październikowej. No, ja na przykład czekam na te czasy, o których Semen opisuje, jak to był w carskim wojsku. Ja wiem, że teraz to, co pan mówił, abstrahując od tej wojny, że nie chce pan za bardzo, ale to jest dosyć taki ciekawy wątek, mógł być przyszłościowo na przykład. No, bo nie wiadomo, ile mają lat, tak ja podejrzewam, że około 150 lat mają i dobrze pamiętają tą rewolucję carską i można było poświęcić jakiś przynajmniej fragment. Znaczy, ja powiem tak, w opowiadaniu, w zbiorze opowiadań, które się ukaże teraz w marcu, jest opowiadanie, w którym dr Skórzewski spotyka młodego Wędrowycza w roku 1015 w Wojsławicach. Natomiast klimaty rewolucyjne, może kiedyś do tego sięgnę, zobaczę. Żeby to wyśmiać też, ja powiem tak, że w tym momencie no, planuję 11 tom przygód Wędrowycza. Nie będzie łatwo to napisać, bo o tym Dziadydze jest już 135 opowiadań i 3 mikropowieści. Wszędzie już był, wszystko już robił, z wszystkimi walczył. Więc tutaj, żeby wymyślić kolejnych 15 fabuł, to już będzie ciężko. Ale skoro wymyśliłem, wiecie państwo, jak to mówią, no, napisać książkę, no to da się. No. Czym dzisiejszy dzień się różni od tych dni, kiedy napisałem poprzednie 48, nie? Także będą dalsze przygody Wędrowycza. Jak będę brał kolejny kredyt, to muszę napisać, bo on dobrze kredyty spłaca. Powiem to tak, no opowiadanie o tym dziadu się sprzedają dwa razy lepiej niż te wszystkie moje najpiękniejsze z serca pisane rzeczy, no. Nie ma lekko. Proszę. Dzień dobry. Ja mam dwa pytania. Pierwsze, jest pan bardzo płodnym autorem i chciałbym się dowiedzieć, ile czasu poświęca pan na pracę, nie wiem, dziennie, tygodniowo, jak ten proces twórczy przebiega w ogóle. A drugie pytanie związane z panem samochodzikiem. Czemu pod pseudonimem, a nie pod własnym nazwiskiem i czy nazwisko Tomasz Orczakowski coś oznacza, czy to przypadek? Okej. Okay. Zacznę od drugiego. To, żeby to wydawać pod pseudonimem, wymyślili wydawcy, wydawnictwo Warmia. Znaczy Nienacki też naprawdę nazywał się Nowicki. Kontynuator, który przede mną pisał, Jerzy Szumski, też nazywał się naprawdę Ignaciuk. Nie wiem, wymyślili chyba taką tradycję. Dobrze, teraz sobie pewnie plują w brodę, jak już się stałem sławny, że nie poszli od razu tą ścieżką, no ale trudno. Nazwisko Olszakowski wziąłem sobie z biografii Juliusza Verne, bo była taka afera, że francuska prasa brukowa kiedyś zarzuciła mu, że tak naprawdę jest polskim Żydem spod Radomia, nazywa się Juliusz Olszakowski, a te wszystkie książki to dla niego piszą wynajęci, prawda, francuscy studenci. Gdzieś była fajna anegdota, czemu nie? Wykorzystam. Zawsze lubiłem prozę Verna. Wracając do pierwszego pytania. O Boże. Proces twórczy. To wygląda tak, że ja sobie notuję wszystkie możliwe pomysły. Absolutnie wszystkie. Najgłupsze. Z najgłupszymi włącznie. Potem dopiero nad nimi myślę. Czasem z dwóch idiotycznych pomysłów złoży się jeden niegłupi. Jak siadam do pisania kolejnego zbioru opowiadań, mam najczęściej tam wybranych jakichś
5, 7, czasem 10 pomysłów, które uważam za naprawdę obiecujące. Ja sobie rozpisuję mniej więcej, o co w tych opowiadaniach ma chodzić. Potem siadam i je piszę. Zazwyczaj z tych 10 obiecujących wychodzi 5, 6 gotowych opowiadań. Czasem wychodzą jakieś ze 2, 3 rozgrzebane, które do tego tomu nie wchodzą. Jak piszę tom następny, tam już najczęściej jakieś 10% gotowe rozwijam, czasem nie rozwijam. Zależy. No, są pomysły, które muszą dojrzeć, które dojrzewają czasami po parę lat. Piszę 2 książki rocznie, w tym momencie zwiększam tempo do 3. To będzie 2 książki, to jest 1 000 000 znaków. 1 000 000 razy muszę uderzyć palcem w klawisze, żeby powstały 2 książki. I to, powiem, zajmuje czas. Znaczy, napisanie jednej książki mi zajmuje tak od 3 do 6-7 miesięcy, zależy. Czasem mi łatwiej idzie, czasem mi gorzej idzie. Teraz w zapowiedziach najpierw pojawiła się powieść Okiść, kontynuacja powieści Przetaina. Było dlatego, że ja miałem tej Okiści napisane jakieś 40%. Więc podpisałem umowę z wydawcą, ok. A miałem też rozgrzebane takie jedno opowiadanko do kolejnego zbioru. I tak zauważyłem, że kurczę, kiepsko mi się ta Okiść pisze. Jeszcze chyba jej nie wymyśliłem właściwie. Natomiast tam mi co siądę napisać kawałek, to bach 10 tysięcy znaków powstaje. Wiedziałem, że nie, no to trzeba iść po mniejszej linii oporu. No i tak, prawda, wydawcy mnie podszturchnęli pytaniem, kiedy wreszcie Okiść będzie. Ja ich zapytałem, a tak nie woleliby się tak za miesiąc odebrać zbioru opowiadań? Bo już była okładka gotowa. Ale jakoś tą żabę na szczęście przełknęli. Także najpierw się pojawił 14 zbiór opowiadań, potem im dostarczyłem Okiść. Powiem też to, że troszeczkę dłużej popracowałem, wydaje mi się, wyszło tej książce na dobre. Bo tak pewnie bym zacisnął zęby i bym to napisał, ale może ta chwila przerwy, kiedy pisałem zupełnie coś innego, jakby dała tutaj taki może leciutki dystans. Ja powiem tak, ja stosuję intensywnie płodozmian. Ja piszę czy na poważnie, potem przybywam czymś na wesoło, żeby nie fiksować się na jednej tematyce, żeby robić rzeczy z różnych gatunków, dzięki czemu no i łatwiej się to pisze, i przyjemniej się to pisze, i lżej się to pisze. I czytelnicy też lubią, prawda, jak po paru, prawda, tomach na poważnie jest nagle jakiś wesoły przerywnik, tak jak Upiór w Ruderze ostatnio o duchach. Teraz mam pomysł na taką zbiór opowiadań o kosmitach, którzy, prawda, przylecieli podbić Ziemię, nie dość, że utknęli, to jeszcze boleśnie się zderzyli z naszą rzeczywistością. No, coś pokombinuję w tym kierunku. Też nie pisałem w zasadzie dużo o zombiakach, nie pisałem dużo o mumiach. Tematów jest multum. Śmiało ktoś, no tak. W książkach o Jakubie generalnie nie ma postaci żeńskich, chyba tylko gdzieś tam w którymś tomie na początek, gdzie ta studentka przyjechała i się z krową zamieniła. Z klaczem, tak. Z klaczem, przepraszam, tak. Więc czy Jakub miał żonę, czy jego syn miał żonę, czy w ogóle pan ten temat gdzieś tam w głowie sobie układał, czy po prostu po takiej linii oporu, że jest sobie Jakub, ma syna i ma, powiedzmy, nie wiem, wnuka i prawnuka? Znaczy opowiadanie, w którym pojawia się żona Jakuba, jest w przedostatnim tomie chyba. Albo w ostatnim. Już nie pamiętam, szczerze mówiąc. Ale jest takie opowiadanie, gdzie się okazuje, że żona żyje nadal, prawda? Tylko magicznie uśpiona leży w krypcie pod oborą. Także wyjaśniłem to. Synowa Jakuba tam się w dwóch opowiadaniach jakoś marginalnie przewija, natomiast zasadniczo jest to twardy, ponury, męski świat wiejskich alkoholików i tak powiem. Jakby kobiety, no niedobrze byłoby kobiety w taki syf pakować, no. Tak jakby to są...
No studentka z nim mieszkała jakiś czas, ale potem uciekła, nie? No to jednak... Nie, powiem tak, że no... No Jakub też tam wspomina o tym, że bardackie córki cnoty pozbawiał, ale to jest, to są zasadniczo opowiadania takie męskie, ponure, okrutne, z lejącym się alkoholem i jakby dla kobiet pisze inne rzeczy, ładne, optymistyczne, Kuzynki Kruszewskie, jest cała seria dla kobiet. Jeszcze mamy chwilę. No, tak, spokojniutko. Jakub Wędrowicz to oczywiście nie tylko książki, ale też dwa komiksy. Na jesieni mówił pan, że Andrzej nic więcej, jeśli chodzi o komiks, nie zrobi, bo jest to nieopłacalne. Pytałem o to na targach. Co się wydarzyło, że w marcu, za kilka dni, wyjdzie magazyn Relax, magazyn komiksowy, poświęcony głównie Wędrowiczowi? Co się stało z Andrzejem, tym drugim Andrzejem, że nagle się przekonał i będzie Relaks? Znaczy tak, no wydaje mi się, że główna przyczyna jest artystyczna. Jemu się to fajnie rysuje, w związku z czym komiks powstał, chociaż no, umówmy się, jest to deficytowe, ale powiem, no czasem robi się pewne rzeczy, które są na granicy opłacalności, dlatego że czujemy taką potrzebę wewnętrzną. Tak było z moją powieścią Przetaina. No ja całe życie uważałem fantazy za taki pośredni zupełnie gatunek fantastyki, że to jest, piszą idioci zasadniczo, którzy nie umieją napisać nic poważniejszego, ale miałem taką fabułę, która mi nijak do niczego nie pasowała. I napisałem powieść fantazy. Skoro już ją napisałem i generalnie sprzedała się marnie, recenzjami mi dokopali, ale też miałem sygnały, że niektórym ludziom się spodobała. No dlatego napisałem Przetainę, żeby... Przetaina pewnie będzie... Marnie się sprzeda, ale już przynajmniej recenzje będą lepsze, bo ci, co się zrazili... Przepraszam, Okiść. Tak, ci, co się zrazili Przetainą, już mam nadzieję po Okiść nie sięgną, w związku z czym recenzje z Okiści będą lepsze. Natomiast zasadniczo no, napisałem to dlatego, że ludziom się spodobała pierwsza część, a ja miałem pomysł na drugą. No to no, mógłbym napisać w tym czasie coś, z czego byłyby może większe dochody, ale powiem też, chciałem opowiedzieć pewną historię. Chciałem pokazać, co dalej z tymi bohaterami się działo. Chciałem pociągnąć dalej ten świat, jeszcze go troszeczkę tak narysować szerzej, więc... Jakby to powiedzieć, no moje prace regionalistyczne w ogóle nie mają sensu, bo mieszkańcy to nieszczególnie są nimi zachwyceni, mało kto to czyta, ale uważam, że trzeba o tą historię dbać, trzeba tą historię chuchać, dmuchać, trzeba zapisać w tym momencie pewne rzeczy, które można jeszcze zapisać, jeszcze można dotrzeć do pewnych zdjęć, które za 20 lat być może już będą zniszczone, zagubione, wyrzucone. Jeszcze można dotrzeć do pewnych relacji. Także robi się różne rzeczy, które nie są szczególnie opłacalne, ale czujemy taką potrzebę i je robimy. I wydaje mi się, że tutaj Andrzej Łaski dlatego zdecydował się na ten komiks o Wędrowiczu, że po prostu odczuwa taką potrzebę wewnętrzną, że wiadomo, to będą dziesiątki wtopionych godzin, które można było spożytkować inaczej, ale jak to mówię, no ja całe życie twierdziłem, że pisarz to jest rzemieślnik, ale tak od czasu do czasu się łapię na tym, że jednak, kurczę, jakieś rzeczy takie bardziej artystyczne też mi jakoś tak niechcący wychodzą, więc wydaje mi się, że u niego jest to samo, że on rysuje te ilustracje do Wędrowicza, zżył się z bohaterem i czuje jakieś takie ciśnienie, żeby... Ach! Tak, także będzie nowy komiks o Wędrowiczu. Jest ten 45 numer Relaksa, gdzie jest sporo. Tak, jest w planach artbook, gdzie będą różne ilustracje Andrzeja Łaskiego zebrane do kupy. Nie wiem, szczerze mówiąc, wiem, no szukają ludzie. Ja namawiałem. Także powiem, zobaczymy co dalej. Coś się dzieje. Plany są. Plany są.
Drodzy Państwo, jeżeli są jeszcze jakieś pytania, to prosimy prosić o mikrofon, gdyż to słyszy nas gość, ale niekoniecznie będzie słuchać na nagraniu. Dzień dobry. Ja bym chciał zapytać o Wenecję, która pojawia się z doktorem Skórzewskim. Czy to jest jakaś inspiracja podróżą, czy zupełny przypadek? Znaczy, inspiracja podróżą. Znaczy, moja żona w licealnym wieku była w Wenecji. No i kiedyś, to był rok bodajże 2014. Wybraliśmy się do Barcelony, do naszej znajomej. Jak już byliśmy taki ogromny kawał od domu, to stwierdziliśmy, że może by wracając jeszcze o coś zahaczyć. I żona spytała, co bym chciał zobaczyć. Bo ona by chciała zobaczyć Wenecję. A ja chciałem zobaczyć Ravennę, o której się uczyłem na archeologii, że są tam piękne mozaiki wczesnośredniowieczne, wielkie wczesnochrześcijańskie bazyliki ozdobione tymi mozaikami. Ona o Ravennie nic wcześniej nie słyszała. Ja nigdy wcześniej nie byłem w Wenecji, więc żeśmy zrobili sobie wycieczkę Barcelona, Ravenna, Wenecja. No i w tej Wenecji tam spędziliśmy w sumie chyba dwie noce, nocowaliśmy, przecieliśmy tak dość szybko. Miasto wydało mi się ciekawe, potem była okazja, tośmy jeszcze raz sobie pojechali i stwierdziłem, że kurczę, jest to bardzo ciekawe miejsce. Znaczy ja wcześniej trochę o Wenecji na studiach słyszałem, ale to w kontekście sztuki bizantyjskiej w tym mieście obecnej. I powiem, poczułem taką inspirację, inspirację miejscem. Podobnie jak w Bergen, gdzie prawda i Muzeum Trondu, i Muzeum Uniwersyteckie jakoś potem zagrały w tej mojej prozie. I tak, prawda, Wenecja jakąś strunę poruszyła. Zacząłem sobie kombinować nad jakimiś możliwymi fabułami. Zastanawiam się, w jakim okresie osadzić. No i tak stwierdziłem, że historia Powegli, Wyspy Zadżumionych, gdzie potem stał szpital psychiatryczny, gdzie robili eksperymenty na chorych. Stwierdziłem, że lata, koniec lat 30., kiedy, prawda, robili eksperymenty na lobotomię uważali za odpowiedź na choroby psychiczne. Jednocześnie stwierdziłem, że tak, w zasadzie my Polacy niewiele wiemy o faszyzmie. Nie? Nas dotknął hitlerowski nazizm, natomiast to, co się działo we Włoszech, jakby tak ominęło nas zupełnie bokiem. I stwierdziłem, że to jest ciekawe w sumie, pokazać państwo faszystowskie. Jakby też, ja czytałem przedwojenną publicystykę, był taki endecki dziennikarz, Stefan bodajże Nebudek, który pojechał do Włoch i napisał taką bardzo entuzjastyczną książkę Z kraju czarnych koszul, gdzie pisze, jaki to ten włoski faszyzm jest wspaniały. W zasadzie mu brakowało tylko tego, że Mussolini jeszcze powinien Żydom dokręcić śrubę. Potem autor zginął w Auschwitzu. Natomiast stwierdziłem, że tak, no pokazać by ten faszyzm, który jest ciekawy, pokazać ten system totalitarny, opresyjny, pokazać ten zakręt medycyny, którym była lobotomia i to wszystko jeszcze osadzić na tle fascynującego miasta, jakim jest Wenecja. No i wyszło mi bardzo fajne opowiadanie, które tam zaliczam do, powiedzmy, dziesiątki najbardziej udanych opowiadań, które w życiu napisałam. Duchy Powegli, gdzie, prawda, oczywiście wątek paranormalny, troszeczkę horroru. Jakby mało straszne było to, co się bohaterowi przydarzyło, jak go zamknęli w psychiatryku i chcieli mu mózg pochlastać. To jeszcze mamy tam dodane elementy jeszcze większej grozy, a wszystko, prawda, w państwie faszystowskim, które, no, powiem, dla statystycznego Włocha miało wówczas pewne swoje blaski, ale były też cienie, były też zęby jadowe ukryte jakby pod powierzchnią. Zaczęli jeździć na wakacje, pojawiły się skutery, pojawił się sprzęt AGD, a jednocześnie, prawda, Mussolini myślał o odbudowie Cesarstwa Rzymskiego i lada moment później, prawda, tam wcześniej wojna z Etiopią, zaraz potem wojna z Albanią, gdzie całe pokolenia młodych Włochów spoczęły w bezimiennych grobach rozsianych, prawda, od Etiopii po Chełm.
nieomal po mojej rodzinie w Wojsławicy. I chciałem to właśnie pokazać, taką szeroki fresk historyczny, gdzie pokażę i piękne miasto, i mroczne meandry historii, i mroczne meandry historii medycyny, i losy zwykłych ludzi zagubionych w tym totalitarnym świecie. I to mi wydaje mi się wyszło. I na razie nie planuję wracać fabularnie do Wenecji, chociaż miałem taki pewien pomysł z Robertem Stormem i epidemią COVID-u. Może jeszcze to napiszę. Śmiało, nie wiem. Ostatnie pytania. Kto by się to chciał? To chwileczkę. Czy Andrzej Łaski, rysując te komiksy, te dwa i teraz trzeci, który robi, czy pan dla niego przerabia swoje opowiadania po to, żeby były zbliżone jako scenariusz komiksowy? Czy on po prostu bierze pana opowiadanie i sam je interpretuje, sam po swojemu rysuje? Ja mu daję pełną wolność, sam wymyśla, sam rysuje, sam wymyśla wszystkie te ilustracje. Czasami jestem nimi zaskoczony wręcz. A było tak, że jak Andrzej Łaski narysował bardzo dobre opowiadanie, bardzo dobrą ilustrację do opowiadania Wiwat Święta. Jest taki pijany wędrowycz z pijanym świętym Mikołajem w oborze. Siedzą i krowa liże wędrowycza po ciemieniu, a Mikołaj tak pet zwisa. Strasznie lubię ten obrazek, mam oryginał. Wyciągnąłem z kosza na śmieci w redakcji. Bo on to narysował, zeskanowali, siepnęli. Zbędne. A dla mnie to relikwia poniekąd. I kiedy wydawcy z Fabryki Słów rozmawiali ze mną na temat wydania pierwszego zbioru, ja, znając Andrzeja Łaskiego z redakcji Feniksa, zasugerowałem, że jest dobry grafik, który by ten temat dobrze udźwignął. I to był strzał w dziesiątkę. Ja jestem święcie przekonany, że przynajmniej tam 1/4 sukcesu Wędrowycza to są ilustracje Andrzeja Łaskiego, ilustracje okładkowe, gdzie ludzie zobaczyli, prawda, takiego mordziastego dziada na książce w księgarni i sięgnęli po to chociażby z ciekawości, co to u diabła jest. Także tutaj powiem, chylę czoła przed jego talentem i uważam, że przynajmniej część mojego sukcesu jest jego zasługą. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania do naszego gościa? Dobrze, zdążę. Bardziej krótko i konkretnie, bo chciałam spytać, tak, czy ten film czeski o Wędrowyczu to jest gdzieś do zobaczenia w necie? Jeśli tak, to gdzie? I jeszcze te komiksy, to znaczy rozumiem, że tutaj w jakimś relaksie ma być, nie wiem, jeszcze jakieś były, generalnie gdzie je kupić? Znaczy tak, po kolei. Tego filmu w necie nie można zobaczyć, bo to była praca dyplomowa czeskiej studentki i prawa autorskie ma jakaś czeska szkoła filmowa. Natomiast można go obejrzeć, jak się przyjedzie do Wojsławicy na Dni Wędrowycze, bo mamy specjalne pozwolenie na puszczanie tego. Także to jest niestety bardzo reglamentowany towar. Jeśli chodzi o komiksy, Andrzej Łaski wydał 2 komiksy, Dobić Dziada i Zabójca. Można na nie polować chyba w tym momencie wyłącznie po antykwariatach i w internecie, bo nakłady były niewielkie i zostały dawno temu wyczerpane. Relaks można zdobyć w poważnych sklepach z komiksami. Można go zdobyć za pomocą prenumeraty bądź wysyłkowo. A jak będzie dystrybuowany komiks, na którym Andrzej Łaski pracuje, tego w tym momencie nie wiem, ale pewnie będzie jakaś dystrybucja też w dobrych sklepach z komiksami. Będzie to jakoś dostępne. Staramy się tą twórczość jakoś czytelnikom przybliżać. W takim razie już do odwrotu głos trąbki wzywa, słyszymy, ale bardzo dziękujemy Andrzejowi za to, że odwiedził nas, że podzielił się swoim doświadczeniem
twórcy, pisarza, ale też badacza przeszłości. No i cóż, zapraszamy w nasze skromne progi na przyszłość. Bardzo dziękujemy. Będę zaszczycony. Dziękuję. Dziękuję również.